Państwu witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z poniedziałku z Fischnerem. Mieliśmy dzisiaj się zastanowić wspólnie na temat ważki, zderzenie cywilizacji. Widzimy, co się dzieje nie tylko w Europie. Jest pewien problem techniczny, ponieważ pan dr Paweł Kowal zadzwonił godzinę temu, że nie zdążył na pociąg. To znaczy, nie to, że się spóźnił z Warszawy, ale powiedział, że po prostu była jakaś awaria i kilkanaście osób zostało na peronie, ponieważ drzwi w Pendolino się nie otwierały. Nie wiem, czy to jest, jak to jest możliwe, ale po prostu przekazuję informację, że wsiadł z następnego pociągu, czyli będzie z godziny opóźnienia. Dojdzie tutaj, ale no, przekazuję informację. No. Tak to bywa, tak to bywa. Także witam serdecznie wśród nas jednego z gości, ale gościa znamienitego, zaprzyjaźnionego z nami pana profesora Piotra Płotkowskiego, który z pewnością znakomicie wypełnił ten czas w pojedynkę. Muszę powiedzieć, że my znamy się od lat już ponad 20. Wspólnie spotkaliśmy się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej jeszcze w latach 80. Piotr Płotkowski jest orientalistą. Doktorat uzyskał z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca Homo Mysticus Hinduizmu i Islamu. Mistyczny ruch Bhakti i Sufizm. Uzyskał habilitację z politologii w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie książki o pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Książka ta uzyskała zresztą nagrodę księdza Józefa Tischnera. Opublikował również książkę Wojna Światów o iluzji wartości uniwersalnych. Doskonały smak orientu. Był autorem scenariusza filmu dla Telewizji Polskiej W innej stronie, Iran. Ale jest nie tylko naukowcem, znakomitym politologiem, orientalistą również, ale także ma doświadczenie publiczne. Był w 5,5 ambasadorem Polski w Indiach. Że nie tylko teoria, ale praktyka. O innych doświadczeniach praktycznych, kontaktu z islamem pewnie sam nam powie. No ale także trzeba powiedzieć, że jest od ponad roku rektorem zaprzyjaźnionej Instytucji Tischnerowskiej, czyli Wyższej Szkoły Europejskiej imienia Józefa Tischnera. Proszę Państwa, ten problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie jest nowym problemem, ale to, co się dzieje w świecie publicznym, w świecie polityki, tym bardziej skłania do tego, żeby postawić fundamentalne pytanie. Nie chodzi o to, żeby zajmować się tym, co jest na powierzchni, to wszyscy widzimy w mediach, ale ważne jest zadanie tych podstawowych pytań, które pozwolą nam zrozumieć głębiej to wszystko, co się dzieje. Takie było nasze zamierzenie. Tydzień temu miałem tutaj przyjemność podzielić się w ramach poniedziałku z Fischnerem pewnymi własnymi refleksjami. Jako filozofa szukałem pewnych sposobów mówienia o tych wydarzeniach, z którymi jesteśmy w tej chwili skonfrontowanymi. Mówiłem o kategorii domu, jaką niezwykle wydaje mi się przydatnej metaforze, której analiza może pomóc zrozumieć to zjawisko dotyczące uchodźców, tego, czy mamy ich przyjmować, czy nie przyjmować,
Pytanie, czym jest dom, czym jest bycie gospodarzem, czym jest bycie kościem, całkiem w oderwaniu od tej sytuacji konkretnej, daje pewne tutaj instrumenty rozumienia rzeczywistości. Dyskutowaliśmy także nad być może najbardziej ważnym aspektem tego konkretnego sporu, to znaczy nad istotnymi różnicami religii chrześcijańskiej i islamu. Te religie mają pewne podobieństwa, ale mają również zasadnicze różnice, które stawiają problem współegzystencji jako kluczową kwestię. Ale przechodząc już tutaj do naszego dzisiejszego spotkania i korzystając z obecności naszego gościa, chciałbym postawić takie dosyć otwarte pytanie, co naprawdę się dzieje teraz? Czy konflikt na Bliskim Wschodzie, czy wędrówka ludów do Europy, zamachy terrorystyczne, czy to wszystko jest przejawem wojny cywilizacyjnej, czy czegoś innego? Jak to wszystko, co się dzieje, całościowo, w miarę całościowo zrozumieć? Nie skupiając się tylko właśnie na powierzchownych przejawach. Czy w ogóle posiadamy jakieś intelektualne narzędzia, żeby w miarę sensownie o tych wydarzeniach mówić? Bardzo proszę, Piotrze. Bardzo dziękuję za wstęp i wprowadzenie do dyskusji. Mam nadzieję, że ta dyskusja nie będzie tylko mój monolog w ten sposób, ale myślę, że będziemy na ten temat debatować wspólnie. To są pytania, na które oczywiście nikt chyba nie ma gotowej odpowiedzi. I rzecz jasna, te pytania są stawiane nie tylko w kręgu europejskim, ale w kręgu Bliskiego Wschodu, w Indiach, w Afryce. To są kwestie, które rozważamy od pewnego czasu. Mam takie obawy, że żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej kruchy. Jeśli chodzi o strukturę państw, państwa przestają spełniać swoją rolę. Gdy podróżuje się po Bliskim Wschodzie, gdy trafia się do Azji Południowej, gdy jest się w północnej Afryce, widzimy, że kształt tych państw, tak jak my sobie wyobrażamy państwo, nie przystaje do rzeczywistości. Stąd też, tak jak wspomniałeś, łączy się to z fenomenem wędrówki ludu. Ludzie będą wędrowali, a generalnie wędrując przywożą ze sobą cały bagaż kulturowy. Powiem tak, z jednej strony mamy niewątpliwie, to zawsze chyba tak było, pewien spór o idee, które kształtują, porządkują naszą rzeczywistość, a z drugiej strony świat materialny, który nam każe tak, a nie inaczej postępować. Podam jeden przykład. Zaczyna brakować wody. Najprostsze rzeczy. Kiedy jest się w takich krajach jak Jordania, Indie, Pakistan, widzimy, że brakuje wody. Jest coraz więcej ludzi, a teraz coraz mniej wody. Kiedy mieszkałem przez niemal 6 lat w Indiach, mogłem zauważyć, że tylko część mieszkańców jednego z największych miast na świecie, Delhi, które liczy około 18 milionów mieszkańców, ma dostęp około 20 minut w ciągu doby do wody. Tej wody nie ma. To samo oczywiście dzieje się w krajach południowej Azji, to samo dzieje się w Nepalu, to samo dzieje się w Bangladeszu. I według mnie to będą konflikty niezwykle poważne, na które nakładają się właśnie kwestie ideowe. Otóż oczywiście nie jestem muzułmaninem, więc mam spojrzenie z zewnątrz. Zaczęło to się od moich studiów w Republice Islamskiej Pakistanu, gdzie miałem przyjemność na samym początku zobaczyć kraj, który dzisiaj uznawany jest za kraj, jeśli nie failed state, kraj upadły, to kraj upadający. Jeden z największych krajów muzułmańskich, który liczy, do końca nie wiem, około 180 milionów mieszkańców, kraj, który posiada broń nuklearną, więc jedyny kraj muzułmański, który posiada broń nuklearną. Kraj, który przestaje pełnić, jakby państwo przestaje pełnić swoje funkcje, powodując między innymi coraz większe ruchy ludnościowe. To jest to, czego na przykład obawiają się sąsiednie
Indii. Kilka miesięcy temu miałem przyjemność być w Jordanii i właśnie obserwować ruchy migracyjne, no oczywiście w obrębie Bliskiego Wschodu. I znowu ta sama kwestia. Jordania, która jest zaledwie kilku milionów krajem, musi przyjąć, do końca sami nie wiemy, czy milion, czy 2 miliony uchodźców z krajów sąsiednich. I ten sam problem, zaczyna brakować wody. Teraz wszyscy akurat stawiają tą kwestię, że na ostrzu morza brakuje wody. Z drugiej strony mamy sprawę taką dość intrygującą, że następuje pewna radykalizacja interpretacji politycznego islamu, co ma miejsce w ciągu, to jest moja teza, w ciągu ostatnich 30-40 lat. Otóż tak się okazuje, że jedna interpretacja zdobywa coraz większą popularność. To interpretacja, która wywodzi się z Arabii Saudyjskiej, nazywa się islamem wahabickim. Ta koncepcja islamu zaczyna dominować w wielu krajach Bliskiego Wschodu, ale nie tylko tam, w Azji Środkowej, w Azji Południowej. Jeśli jest się w Arabii Saudyjskiej, a miałem przyjemność ją właśnie odwiedzić, podróżować po całej Arabii Saudyjskiej, możemy zobaczyć, że to kraj, który przyciąga ogromną ilość migrantów. Mówimy, że Europa jest wielokulturowa, ale taki kraj jak Arabia Saudyjska jest nie mniej wielokulturowa niż sama Europa. Które są to migranci głównie z Azji, jak również Bliskiego Wschodu, którzy pracują dla Saudyjczyków. Pracując tam, oczywiście wywożą pewną interpretację, która jest im przekazana, a tą interpretację dalej rozprzestrzeniają. Miałem okazję to oglądać w Indiach, gdy muzułmanie z Kerali przywozili właśnie koncepcje wahabickie z Arabii Saudyjskiej. Otóż oczywiście można bardzo dużo mówić o islamie i są osoby, które są bardziej kompetentne co do tego, aby o tym mówić. To, co mnie zainteresowało, to oczywiście ta rola polityczna w islamie. W jaki sposób następuje ta interpretacja dość intrygująca i niebezpieczna. Co się w tej chwili dzieje? No i proszę popatrzeć, tak się złożyło, że ten jeden nurt wahabicki narodził się w Arabii Saudyjskiej i to dzięki temu, że Arabia Saudyjska jest jednym z najważniejszych graczy, jeśli chodzi o sektor energetyczny, no, ma fundusze, aby propagować tego typu interpretacje, no niemal wszędzie. No, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w Europie, ale też w Azji Środkowej, również w Indiach, w Pakistanie. Ta interpretacja jest wręcz wszechobecna. Mówimy na przykład o globalizacji idei, ale mamy najczęściej na myśli globalizację w sensie amerykańskim, ale taka globalizacja wewnątrz kręgu cywilizacyjnego islamu jest najmniejszym faktem. Co się dzieje? To są jakby te istotne elementy. No oczywiście, jeśli mówimy o tym chaosie, który ma miejsce, bardzo często zastanawiamy się, czy umownie Zachód, czy cywilizacja euroatlantycka nie doprowadziły do tego, w jakim stopniu, że kraje dość wątłe, jeśli chodzi o swoje własne struktury, jak Syria, Iran, Libia, kraje, które do tej pory były rządzone taką twardą ręką despoty, czy interweniując w tamtych rejonach, nie doprowadziliśmy, mówię my w sensie przedstawiciele cywilizacji euroatlantyckiej, jednak do pewnego chaosu. Innymi słowy, jakby zadać pytanie odwrotne, jeśli byśmy nie robili tej interwencji, czy ten świat byłby spokojniejszy? No ale na to jest Konrad Budny. W Afganistanie nie było żadnej interwencji w latach 90. Nikt nie interweniował, ale mimo to powstał ruch talibów, rozwinął się bardzo pięknie. Powstały tam struktury tego, co nazywa się Al-Qaida. No i do tego doszło. Więc interweniować źle, nie interweniować też źle. Jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej i bardzo złożonej. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Oczywiście dzisiaj przypomnijmy, w Europie mamy wspólnotę muzułmańską, zresztą islamu w Europie już od dłuższego czasu, przecież w Polsce mamy gromo Tatarów, którzy są znakomicie zintegrowani z kulturą polską. Profesor Hasbiewicz, jeden z liderów wspólnoty tatarskiej, z którym miałem przyjemność współpracować wielokrotnie, no, ostatnio w rozmowie z
takim Rakirem Karwasem, przedstawił jakby swoją wizję takiego euroislamu, modernistycznego islamu. Natomiast to dość ciekawe. Jeden chyba z najlepszych polskich obserwatorów świata Azji Centralnej, Wojciech Jagielski, z którym to jeszcze wczoraj na ten temat rozmawiałem, bo sam zauważył, że to potwierdza wielu moich przyjaciół, takie najbardziej radykalne podejście do rzeczywistości spotykamy w Europie. Tak się dziwnie składa, że nie tyle Bliski Wschód, nie w takim stopniu jak oczywiście w Iraku, ale no, w Europie widzimy, co się dzieje. No, w jakiś sposób mamy jakiś paradoks, że im więcej takiej swobody obyczajowej, im więcej kulturowego pluralizmu, im więcej wolności słowa, tym bardziej dynamiczny rozwój tendencji fundamentalistycznych. Jest jakiś paradoks. I znowu, to nie chodzi o moje własne obserwacje. To nie jest kwestia, że ja tutaj takie wnioski wyciągam, tylko po prostu patrzę na raport, który został przygotowany w 2013 roku przez Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB. I to były badania przeprowadzone w 6 krajach unijnych, no w tym także w Niemczech i we Francji. No i zostało przedstawione całe spektrum poglądów współczesnych muzułmanów europejskich. Pozwolę sobie odwołać się do tego raportu, bo te dane nam wiele mówią. Otóż 2/3 wyznawców islamu twierdzi, że prawa religijne są ważniejsze, aniżeli prawa obowiązujące w danym państwie, a 3/4 w żaden sposób nie dopuszcza pluralizmu w rozumieniu Koranu, uznając, że powinna istnieć wyłącznie jedna, bezdyskusyjna interpretacja tego prawa. Dla kontrastu takie same poglądy głosi odpowiednio 13-20% chrześcijan w Europie. Według raportu WZB aż 45% respondentów muzułmańskich deklaruje otwarcie antysemityzm, a podobna liczba uznaje, że Zachód zamierza zniszczyć islam. Wśród chrześcijan, według autorów tego raportu, liczby te odpowiednio wynoszą 9,23%. Konkluzja raportu jest dość uderzająca. Czyli, tak jak piszą Niemcy, islamski fundamentalizm religijny jest szeroko rozpowszechniony. To jest Weitverbreitet, podkreślają tę pracę. Te z kolei badania porównały z badaniami Pew Research Center. Znowu, Pew Research Center prowadzi badania na różnych kontynentach. Przyznam, że jedno z najciekawszych z nich obejmowało 38 tysięcy respondentów, 39 krajów, prowadzone było 80 językach. Rzecz dotyczy akceptacji dla prawa szariatu. Te dane pozwolę sobie tylko tutaj podać, one może nie dziwią specjalnie, ale wśród wyznawców islamu najwyższa akceptacja oczywiście jest w takich krajach, specjalnie dziwi, jak Afganistan, Pakistan 99%, 84%, Irak 91%, ale także w krajach, które uznawane są za relatywnie liberalne, jak Malezja 86%, Maroko 83%. Ciekawe jest dość relatywnie wysokie poparcie dla szariatu wśród mniejszości muzułmańskiej w Rosji, aż 42%. Natomiast bardzo niskie z Turcji. W Turcji zaledwie 12%, natomiast też niskie jest oczywiście w krajach południowej Europy, Albania, Kosowo, Bośnia, Hercegowina. Bardzo ciekawe są wyniki badań, które dotyczą takich najbardziej restrykcyjnych elementów szariatu, no, jak amputacja kończyn, przestępców, kamieniowanie cudzołożników. Takie pytania zostały postawione. I wśród zwolenników szariatu w Azji Południowej aż 81% popiera stosowanie radykalnych kar cielesnych i 76% jest za karą śmierci dla muzułmanów, którzy porzucają islam. Generalnie na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej liczby te wynoszą odpowiednio 57% i 56%. W kontekście tego, co mówiliśmy o terroryzmie i przemocy, no,
pytanie, proszę pamiętać, badania, które już ten cel są przed kilku lat, więc jeszcze oczywiście nie było tej świadomości tego, co zdarzy się w Paryżu. Ale było pytanie dotyczące właśnie terroryzmu, ale chodziło o poparcie dla formy walki, gdzie samobójczy atak jest czymś na najbardziej istotnym. I dość ciekawe są te wyniki. Ja mówię, szokujące, ale pewnie jakoś tam zrozumiałe, że największa akceptacja jest wśród mieszkańców Afganistanu, 39%. Terytoria palestyńskie 40%, Egipt 29%. Natomiast zdumiewające jednak jest, że to poparcie dla tych najbardziej radykalnych metod działania jest relatywnie wysokie w takich krajach, znowu uznawanych za dość umiarkowane, jak Jordania 15%, Turcja również 15%. Natomiast intrygująco niskie jest poparcie w Iraku, zaledwie 9%, a więc to jakby zmęczenie tą przemocą jest od razu. Generalnie z tych badań Pew Research Center wynika, że mimo wszystko świat muzułmański w żadnej mierze nie jest jednorodny. Jednak oczywiście jest tak samo pluralistyczny jak pewnie wiele innych cywilizacji. Niemniej jednak to poparcie dla implementacji prawa szariatu jest bardzo, bardzo duże. No i teraz tak, mamy jakieś twarde dane. Oczywiście pewnie pan profesor się nie zastanawiał, czy te badania są właściwie przeprowadzone i tak dalej. No ale mamy te dane. One cokolwiek nam mówią o nastawieniu tego świata. Ja też przypomnę, że jeśli uznamy, że prawa człowieka są czymś takim bardzo fundamentalnym dla funkcjonowania cywilizacji europejskiej, no to mamy pewien problem, zwłaszcza z dwoma. Mianowicie prawo do związane z wyznaniem, czyli swoboda religijna i wolność słowa. To są te dwa takie najbardziej fundamentalne, które, no, bez których jakby nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w tym świecie zachodu. No i mamy trochę z tym problem, ponieważ te dwa prawa, no, nie wyobrażam sobie, żeby zostały powszechnie zaakceptowane w świecie muzułmańskim. Oczywiście, gdy mówię prawo do wyznawania dowolnej religii, oznacza również prawo do konwersji. To znaczy, oznacza też prawo do porzucenia własnej religii, przyjęcia nowej religii. W praktyce jest to prawie, że niemożliwe w krajach muzułmańskich. Takiej opcji nie ma. I oczywiście, proszę tym pamiętać, my mówimy o prawach człowieka, a więc powszechna deklaracja, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Ale proszę wziąć pod uwagę, że świat muzułmański wyszedł z propozycją własnych praw człowieka. I to nie jest to propozycja przygotowana przez jakąś wąską grupę osób, ekspertów, ale jest to przyjęta w roku 1990 tak zwana Kafirska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie, która została zaproponowana przez Organizację Konferencji Islamskiej, obecnie to Organizacja Współpracy Islamskiej. Dokument ten został sygnowany obecnie przez 45 państw. A więc znowu, to nie jest jakaś prywatna inicjatywa, która jest lub nie jest akceptowana przez większość. Jest to bardzo poważna kontrpropozycja ideowa, która jednak opiera się na zupełnie innych fundamentach. Otóż, przykładowo, z deklaracji kalifskiej mamy tego typu sformułowania. Oczywiście część sformułowań jest bardzo podobna do tego, co mamy w deklaracji ONZ-u, ale ja pozwolę sobie takie dwa wybrałem. Na przykład artykuł 22a. Stwierdza na przykład: każdy ma prawo do swobodnego wyrażania opinii w taki sposób, że nie stoi to w sprzeczności z zasadami szariatu. Zupełnie inaczej to jest rozumiane.
artykuł 22c, który podkreśla wagę informacji w życiu społecznym. Niemniej jednak instruuje, że ma być ona konstruowana i przekazywana tak, aby nie podważać świętości godności proroków, ani też osłabiać wiary społeczeństwa. Więc mamy zupełnie inny świat wartości, w którym się poruszamy. Oczywiście wiele rzeczy jest wspólnych, no jakby tutaj tego nie neguję. Natomiast z badań zarówno i WZB, jak i Pew Research Center wynika, że wsparcie dla tej koncepcji jest znaczące. No, co mamy z tym zrobić? Ja nie mam odpowiedzi żadnych na to pytanie, bo nie ma jakiejś łatwej odpowiedzi. To, co powiedziałeś o tej koncepcji gospodarza i gościa, prawda? No, jeśli jestem gościem, przyjmuję jakby obyczaje, które panują w domu, inaczej to będę i drudzem, będę maistą, jeśli tych obyczajów wewnętrznych nie zaakceptuję. Niemniej jednak, bardzo często w rozmowach, to oczywiście były rozmowy z intelektualistami muzułmańskimi, no, zresztą przyznam, że wielu moich przyjaciół wywodzących się czy z Pakistanu, czy z Indii, ale też z Turcji, z Jordanii, rozmawialiśmy i najczęściej pewien dość ciekawy precedens pokazywali z czasów, kiedy Państwu znany, ja myślę, że to jest jakaś perspektywa Imperium Osmańskiego. W jaki sposób funkcjonowały wspólnoty mniejszościowe w Imperium Osmańskim? To jest tak zwana teoria milletu. Czyli każda wspólnota religijna miała swoje odrębne prawo. Jakby nie istniało jedno wspólne prawo, przynajmniej do połowy tam XIX wieku, ale istniały prawa oddzielne dla poszczególnych denominacji. Inne mieli chociażby Ormianie, inne mieli Żydzi, inni mieli katolicy od XIX wieku. Oczywiście, gdy dochodziło do konfrontacji, na przykład zostało popełnione przestępstwo przez muzułmanina w stosunku do osoby, która muzułmaninem nie była, w takiej sytuacji miało zastosowanie prawo szaria. Ale jeżeli generalnie dochodziło do konfliktów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych wspólnot, stosowane było zawsze prawo grupy osoby pokrzywdzonej. O to tutaj chodzi. Taka była zasada. Innymi słowy, tolerancja tak, ale nie tolerancja do jednostki, ile tolerancja dla grupy, dla wspólnoty. No i to jakoś funkcjonowało dość pozytywnie. Rzeczywiście imperium mogło stworzyć swoją potęgę. Zmieniło się to, no właśnie, w drugiej połowie XIX wieku, kiedy jakby w ramach reform Tanzimatu wprowadzono zasadę wspólnego prawa dla wszystkich. Tak już jest. No, myślę, że w pewnym sensie to prawo milletu już ma zastosowanie w XXI wieku. Ono już działa. Chcę przypomnieć, że działa zarówno w Indiach, a więc formalnie w Republice Świeckiej, która wyznaje taką zasadę, która nazywa się Dharmi Upeksha, czyli świeckość, ale nie w sensie takim francuskim, czyli nieobecność religii w życiu publicznym, ale równość wszystkich religii. Faktycznie w Indiach, a więc jak mówię, państwie świeckim, muzułmanie mają swoje własne prawo w sprawach cywilnych. Każda rzecz dotyczy małżeństwa, dziedziczenia. To są oczywiście nigdy prawokami. To jest niemożliwe. A więc tak naprawdę taka częściowo zasada milletu z Imperium Osmańskiego ma dzisiaj zastosowanie chociażby w Indiach. Jest też dość ciekawa dyskusja, na ile prawo szariatu ma zastosowanie w Europie, w Wielkiej Brytanii. Że faktycznie w Wielkiej Brytanii również to jest możliwe. Chodzi o ustawę tzw. Arbitration Act z roku 1996, który dozwala na alternatywne zastosowanie formuły arbitrażu. A więc no, istnieją trybunały, muzułmański trybunał arbitrażowy, który rozstrzyga sprawy znowu związane z kwestiami małżeństwa, dziedziczenia, rodziny. Formalnie jest tylko pomocnikiem w procesie arbitrażu. Ta dyskusja jest dość
Oscar Wielkiej Brytanii. Przyznam, że jest kilka sformułowań nawet samego premiera Davida Camerona, który no, wręcz powiedział, że ta wielokulturowość okazała się porażką no, i no, nie jest w stanie dalej tak funkcjonować. No i nie bardzo wiadomo, co z tym dalej zrobić. No właśnie, formalnie oczywiście te trybunały arbitrażowe no, nie są żadnym sądem. Naturalnie muszą funkcjonować w zgodzie z prawem brytyjskim. No ale faktycznie jest to jakby rodzaj drugiego obiegu prawnego, który jakby się przyjął, funkcjonuje, działa, no, w rzeczywistości jest. Tak na marginesie jako ciekawostka, ponieważ no, nie da się w żaden sposób oddzielić no, biznes, czy kontakty ekonomiczne nie pozwalają przecież żyć w izolacji. To jest po prostu nierealne, niemożliwe, no i w żaden sposób nierekomendowane. Ja tylko przypomnę, że na przykład Londyn, znowu decyzją, między innymi decyzją tego samego Davida Camerona, dzisiaj ma być, tak jest plan, aby stał się największym ośrodkiem finansów muzułmańskich na świecie. Chodzi o tak zwane wydanie, chodzi o obligacje, które przestrzegacie. Chodzi o wydane obligacje, które ich sposób funkcjonowania musi akceptować prawo szariatu dotyczące lichwy. To się nazywa po angielsku Sharia Compliant Islamic Bonds. I to faktycznie ma sprawić, że Wielka Brytania stanie się jednym z najbardziej prężnych centrów, który obok Dubaju, który będzie w stanie przyciągnąć gigantyczny kapitał z kraju Zatoki Perskiej. A więc no, chcę Państwu pokazać, że no, to jest taki los. Z jednej strony oczywiście mamy te konflikty, które no, są jakby częścią tworzenia się tej współczesnej Europy. Są dyskusje, no, w jaki sposób możemy sobie z tym dać radę, jak prawnie do tego podejść. Zastanawiamy się, czy ta cała filozofia multikulturalizmu się nie sprawdziła, a może już źle zastosowano, może coś innego potrzeba. Nie ma jakby gotowych żadnych recept. Z drugiej strony no, patrzymy, że ze względów finansowych no, oczywiście jest to konieczne, aby bardzo blisko współpracować z krajami muzułmańskimi, to taką oczywistością. Idąc dalej, zastanawiamy się, czy rzeczywiście prawa człowieka no, mają ten walor uniwersalny. A może wcale nie są uniwersalne, może to tylko nam się wydaje, że one są uniwersalne i zakładamy, że skoro my tak uważamy, to i my też tak tego uważamy. Jeśli no, jedna teza druga jest prawdziwa, że tracą swoją uniwersalność, proszę popatrzeć, jaki to będzie miało gigantyczny wpływ na no, postrzeganie i funkcjonowanie całego świata. Teraz tak, te kwestie, które no, w punktach jakby wyliczyłem, to nakładają się na to, co ja nazywam największa fitna, czyli wojna domowa w świecie, czy w cywilizacji muzułmańskiej XXI wieku. Ta ilość konfliktów jest tak gigantyczna, wewnętrzna, starć, pęknięć, że to nakłada się jeszcze na te kwestie, które przed momentem omawiamy. To oczywiście nie tylko odwieczny spór między sunnitami a szyitami, ale to oczywiście to, co dzieje się w Iraku, czy w Syrii, czy na całym Bliskim Wschodzie. To spór między państwami, które są autorytarne w swojej formie, bardzo często nieskuteczne ekonomicznie, no a opozycją, która jest najczęściej fundamentalistyczna. No i znowu, co ma zrobić Europa? Wspierać się systemem autorytarnym? Czy akceptować demokrację? Czy w ogóle się nie wtrącać, jak to jest możliwe? Jesteśmy no, w jednym z najtrudniejszych chyba punktów historii, jeśli chodzi o te relacje dotyczące Europy, Bliskiego Wschodu, czy szerzej Azji Południowej. Przyznam, że tym ostatnim, ponieważ prowadzę też zajęcia, wykłady na temat zagrożeń współczesnego świata dla oficerów NATO, dla wysokich oficerów NATO i rozmawialiśmy na temat, okej, co z tym zrobić? Azja Południowa, jak ten system bezpieczeństwa funkcjonuje. Mam wrażenie, że chyba nie tylko, że nie mamy żadnych odpowiedzi, gotowych recept, ale mamy chyba kłopot samą diagnozy. Co tak naprawdę się dzieje? Nie ma w ogóle zgody co do diagnozy tego, no, co się dzieje. Co to takiego jest? Mam wrażenie czasami, że mówimy różnymi językami,
nie potrafimy nazwać pewnych rzeczy wprost, no unikamy też z oczywistych powodów no, nazwania pewnych spraw. To oczywiście zrozumiałe, bo jestem daleki z punktu widzenia zupełnie pragmatycznego, aby stygmatyzować chociażby muzułmanów, bo to jest droga donikąd. To oczywiście byłoby to samobójstwo. Tak się nie da zrobić. Tylko dalsze pytanie, co powinno uczynić, w jaki sposób jakby no, doprowadzić do funkcjonowania całych społeczeństw. No, swoją koncepcję przedstawił były imam meczetu w Gdańsku, obecnie no, profesor Hazbijewicz. Mówi, że jeżeli nie stworzymy takiej koncepcji euroislamu, a więc takiej gigantycznej transformacji, interpretacji współczesnego islamu, no to rzeczywiście będzie mieć problem. Może dojść do konfliktów, które no, nie będą łatwo zażegnywalne. Ale to ciekawe, że profesor Hazbijewicz, więc Tatar mówi, że tak naprawdę jakby obawy Europy Zachodniej są nie do końca uzasadnione, że one jednak są zbyt duże, bo jeśli mówimy o wpływie politycznego islamu, on mówi oczywiście jest największy w Rosji. To nie jest Francja, to nie są Niemcy, ale to jest Rosja. Ze względu na to, co dzieje się na południowych granicach rosyjskich. No taka jest jego teza. A więc czasami zupełnie odmienna niż tam, co się tutaj przedstawia. Generalnie myślę, mówię, pokazując ten obraz jakby wycięty całości obrazu, mogę tylko powiedzieć, że no, mamy po prostu diagnozę. Nie bardzo wiemy, jak to rozwiązać. Myślę, że będziemy jednak unikać tych sformułowań, że to jest zderzenie cywilizacji, bo to by oznaczało no, jakby zapędzenie się w rzecz no, bardzo ciężką. Natomiast ja na razie na horyzoncie no, nie bardzo widzę jakby rozwiązanie w sferze idei. Co tutaj zrobić? No, tutaj jakby potrzebujemy, żeby było technicznie jakby rozwinąć tą myśl. W tej chwili mamy sprawę oczywiście z uchodźcami, no bo Dania, która słynęła z liberalizmu, odmawia przyjęcia uchodźców. No, tak jak słyszę od przedstawicieli NATO, nie ma sił, żeby zbudować jakikolwiek mur na południowej granicy Europy. Jest technicznie niemożliwe. Nie ma takiej opcji. Zostaje jedna opcja, która nie była zbyt mocno dyskutowana, bo znowu o tym mówimy. To też jakby ostatnie hasło, które chciałem. Nie bardzo słyszałem, żeby Unia Europejska próbowała przedyskutować bardzo poważnie koncepcję stworzenia przynajmniej tymczasowych obozów uchodźców w państwach arabskich. One oczywiście są, ale mam na myśli m.in. północ. Czy jest to możliwe? W jaki sposób? To by oznaczało gigantyczne koszty, ale chyba i tak trzeba będzie ponieść. W każdym razie, o ile wiem, Jordania bardzo mocno narzekała, że nie jest w stanie utrzymać takiej ilości uchodźców, które będą szli w kierunku Europy. Mamy rzecz chyba bez precedensu, a obawiam się, że to jest dopiero początek wielkiej wędrówki ludzi. Będzie ona znacznie większa i kiedy jest się w Azji i widzi się, no, jak to wygląda. Ja tylko Państwu podam taką jedną rzecz. No, naprawdę żyjemy w świecie wielkich liczb. Nie jesteśmy nie do końca, my to wiemy, ale tak do końca no, nie jesteśmy tego typu rzeczy świadomi. Przecież kraj, który będzie zaraz największym krajem na świecie, jak Indie, w 1946 roku łącznie z Pakistanem, Bangladeszem liczył 400 milionów osób. Dzisiaj Indie liczą 1 200 000 000. Sąsiednie kraje o prawie 200 milionów. To jest zupełnie inna rzeczywistość. No nie da się tego jakby utrzymać. Indie sobie tak świetnie dają radę, generalnie, znakomicie. No niemniej jednak mam obawy, że do tej wielkiej wędrówki ludów dojdzie. I na sam koniec jeszcze, w sumie też taka bardzo optymistyczna rzecz, bo narzekamy w Polsce na te nastroje takie bardzo radykalne, sprawcze. Wszystkim. Otóż ja mam to szczęście, że prowadzę zajęcia ze studentami, którzy pochodzą z wielu części świata. No oczywiście studentów, którzy są muzułmanami. Wywodzą się z Egiptu, wywodzą się z Jemenu, wywodzą się z Turcji, z różnych stron świata. Mam studentów, no, oczywiście i z Chin, z Ukrainy, z Portugalii, Niemiec, więc to są zewsze. Przyznam, że we wtorek jeden z nich wstał i powiedział, że on w imieniu grupy chciałby poprosić o taką jedną rzecz.
żebyśmy uczcili minutą ciszy ofiary niewinnie pomordowane w Paryżu. I mówię, prosiłby, żeby cała grupa przyłączyła się do tego. Wszyscy powstali, uczciliśmy to minutą ciszy. To międzynarodowe zrozumienie, bo niezależnie od wyznania tych ludzi, było dla mnie takim bardzo budującym miejscem. Aczkolwiek powiem szczerze, obawiam się o bezpieczeństwo swoje chwile. Powiem i tak. Chciałbym, aby się nic nie stało. Bo no jednak, no umówmy się, ten gniew też jest wśród ludzi ogromny. Więc to jest jakby kilka tych elementów. Chciałem pokazać to jakby z szerszej perspektywy, rzucając być może dużo grzybów do barszczu, ale czasami barszcz z wieloma grzybami też czasami myślę, że jest dobry początek. Bardzo dziękuję. Pytanie było o diagnozę przede wszystkim, bo żeby się zastanawiać, co dalej z tym stanem zrobić, jak sobie poradzić, trzeba dobrze rozpoznać sytuację. Z tego, co tutaj powiedziałeś, no, widać, że sytuacja jest skomplikowana, wielowymiarowa, wielowątkowa, ale inną rzecz chciałbym dopytać, bo jakby z perspektywy kogoś, kto jednak jest zaniepokojony. Mówiłeś o wewnętrznym zróżnicowaniu islamu. No wiemy, że jest zróżnicowanych wiele tych grup, które często walczą ze sobą. No ale pytanie jest takie, czy mimo tego, że one walczą ze sobą w stosunku do innej cywilizacji, one nie mogą jednak podejmować różnych działań, różnorodnych działań, które w sumie dają podobną wypadkową. No popatrzmy na to, co się dzieje z takiej naszej tutaj lokalnej, europejskiej perspektywy. Mamy akty terroru. Mamy wędrówkę ludów. To nie jest to samo. Mamy jakiś tam związek, może być. Mamy, powiedziałeś o bardzo ważnym elemencie finansowym. Tym centrum, prawda, islamskich finansów w Londynie. Ale wiemy już o tym, że wielkie pieniądze islamskie są inwestowane w Europie. No taki zupełnie spektakularny przykład, kluby piłkarskie są wykupywane przez muzułmanów. Ma to również pewne konsekwencje symboliczne. Real Madrid wykupiony, prawda, już nie ma w herbie krzyża, królewskiego krzyża. No niby drobiazg, można powiedzieć, no ale to jednak pokazuje pewną formę no, symbolicznej na razie inwazji. Ja w czerwcu byłem w Hiszpanii, na południu w Granadzie i sporo tam rozmawiałem, obserwowałem. Jest piękny pałac w Alhambrze, a na sąsiednim wzgórzu, gdzie stoi kościół jeszcze świętego Mikołaja, opuszczony, nie ma pieniędzy na remont nawet, obok tereny są wykupione przez muzułmanów. Jest meczet, dokładnie z widokiem, prawda, na pałac Alhambra. Hiszpanie mówią, że wiedzą, że tereny są wykupowane przez pokojowo oczywiście, na zasadzie rynku, wykupowane przez muzułmanów z różnych krajów, ale przynajmniej z bogatych krajów arabskich. I w ten sposób dokonuje się również jakaś rekonfista. Czy to się jednak nie układa na ten całościowy obraz, to wcale nie musi znaczyć, że jest jakieś światowe centrum, prawda, muzułmanów, którzy mają jakąś tam politykę, ale to profesor Staniszki mówił o sieciowości. Czy tutaj również nie ma jakiejś sieciowości zwalczającej się, ale jednak realizującej wspólnie pewną wypadkowość, która dla nas może być groźna? No, oczywiście, że istnieje wspólnota kulturowa, to naturalnie, że tak. No nie ma rady oczywiście, że nawet jeżeli istnieją konflikty, te konflikty są zresztą bardzo brutalne, no do tego stopnia, że no, proszę pamiętać, jeżeli rozmawia się z kolegami z Arabii Saudyjskiej, oni wręcz uznają na przykład szyitów, a więc mieszkańców Iranu za nie muzułmanów, więc do tego aż to szyici to nie są muzułmanami, więc jakby te deklaracje są bardzo, bardzo ostre. A z drugiej strony, proszę też pamiętać, znowu te raporty akurat są nie do końca wiarygodne. Podam jako ciekawostkę i przyznam taki tekst publikowany w tygodniku powszechnym, że następuje masowa konwersja z islamu na chrześcijaństwo. I to w gigantycznych liczbach w Afryce. To jest zjawisko zupełnie mało znane w Europie, ale z kolei w Afryce i
to te dane no, jakby podają sami muzułmanie. No, ja między innymi je zdobyłem podczas wywiadu z telewizji Al Jazeera, którzy no, wręcz mówią, no jesteśmy, mamy kłopot, bo ogromna ilość muzułmanów odchodzi od islamu w czarnej Afryce. Nie jestem w stanie zweryfikować tych danych, czy rzeczywiście tak jest, że kilka milionów osób wręcz w ciągu kilku lat zmieniło religię. Trudno mówię, nikt tego nie zweryfikuje, to są jakby dane nie do sprawdzenia. Natomiast jakby pochodzą od samych muzułmanów. Więc jakby to, w jaki sposób też nastawia mało pozytywnie muzułmanów. Dwa, no, oczywiście, że jest jakaś wspólnota, chociaż proszę pamiętać, że jednak te bariery pomiędzy poszczególnymi grupami muzułmańskimi, to jest, ta współpraca nie do końca jest taka mocna, bo przecież Pakistańczyk, który mieszka w Wielkiej Brytanii, no niewiele będzie miał wspólnego też z muzułmaninem z Francji, który wywodzi się z Algierii. To są jednak różnice dość duże. Oczywiście jest teza profesora Oliviera Roya, który mówi, że kolejne pokolenia tracą swój kontakt z krajem ojczystym, nie używają już języka ich rodziców, a więc nie mówią w języku urdu, tak to wzięło, nie mówią po arabsku. To, co zostaje, to, co nadaje im tożsamość, to jest religia, ale tak czy inaczej interpretowana. Więc pewnie coś tu nie jest. Z drugiej strony, dane podają, że tych muzułmanów, którzy są gorąco wierzący, no nie jest zbyt dużo, przynajmniej we Francji. No i mówię, to jest mój problem z wiarygodnością tych badań, bo no, jak jestem chociażby w Wielkiej Brytanii, w Bradford, czy jestem w Amsterdamie, czy jestem w Hiszpanii, no te meczety są pełne wszędzie. Akurat no, jakoś nijakby nie pasują te dane, które ja czytam, z tym co widzę. Poza tym, no, oczywiście, kiedy rozmawiam z kolegami Pakistańczykami, którzy oczywiście mówią o Londonistan Banajemie, czyli no, zbudujemy tutaj sobie Londonistan wcześniej czy później, no pewnie jest to jakoś tam nieprzyjemne, ale myślę, że na razie mało realistyczne. No bo jednak też musimy no, pamiętać no, mimo wszystko o tych liczbach, bo muzułmanów dzisiaj w Europie, no, ciężko powiedzieć ile jest, ale no, kilka lat temu ta liczba było około 44 milionów całego. Dużo to czy mało, no, trudno mi powiedzieć. Generalnie w Unii Europejskiej się podaje, że jest około no, mniej niż 5%. Więc no, to jednak no, też, żebyśmy proporcje jednak zachowali tym wszystkim. No, ale liczy się liczba, ale dynamika. No dynamika jest dość duża. No, dynamika jest dość duża. I znowu, jeżeli to jest trochę problem z tym, bo oczywiście są wyliczenia, na które pewnie ja się tutaj jeszcze mogę powołać, mówiące, że no, za kilkadziesiąt lat to będzie ponad no, około 25%. No, jeżeli ten dynamizm migracyjny się utrzyma, no, to być może tak będzie, ale no, na razie nie wydaje mi się to możliwe. No oczywiście tak, no, ale tak naprawdę, no, no co tu się dziwić za sądzeniem? Prawa rzecz. To jest raczej pytanie do Europy. Co Europa ma z tym zrobić? Nie jest pytanie do muzułmanów. No to, to naturalne, że inwestują pieniądze i wykupują. No, to jest tak oczywiste danie. Natomiast pytanie jest raczej do Europejczyków. Okej, co oni mają z tym zrobić? Czy im to przeszkadza? Czy może jednak akceptują to? Czy no, ja rozumiem prezydenta Hollanda, który mówi, no oczywiście dla Polaka to się może wydać troszkę jak z Monty Pythona, no, proszę wybaczyć ten tragizm, ale mówi, no proszę wybaczyć, ale Francuzi zabijali Francuzów, no dlatego uderzyli na Syrię. No, więc no, to mówi prezydent Hollande. Oczywiście ja rozumiem, że musi tak mówić, nie ma wyjścia. On musi uniknąć wojny domowej, która inaczej by wybuchła. No ale no tak to, no takie są sformułowania prezydenta Francji. No, to jest pytanie do Europejczyków, to nie jest pytanie tak naprawdę. Co Europejczycy z tym mają zrobić? Jaka ma być ta Europa? Co to jest? Więc nie jest to łatwe. Ja oczywiście stawiam taką jedną tezę. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział profesor Hazbiewicz, co głoszą polscy muzułmanie, że Europa w absolutny sposób powinna zaangażować się w pracę, która potrwa kilkadziesiąt lat, mianowicie stworzenie takiego systemu neuroislamu, nowej interpretacji. Profesor Hazbiewicz oczywiście nawiązuje do tradycji muzułmańskiej, że ten wielki reformator ma przyjść z północy, z krajem, gdzie pada śnieg. Więc
to powiada Hazbijewicz, to powiadają polscy Tatarzy. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Takie próby miały miejsce oczywiście w świecie muzułmańskim, jakby nie miejsce i czas, aby o tym mówić. Natomiast sądzę, że Unia, Francja, Niemcy będą się musiały w to zaangażować. To będzie oznaczało ingerencję państwa w kwestię światopoglądową. Czy jesteśmy na to gotowi? Nie wiem. Na to nie potrafię odpowiedzieć. Czy jesteśmy gotowi, aby państwo świeckie, które nie ingeruje w kwestię wiary, może się w to zaangażować z powodu bezpieczeństwa? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast no nie ukrywam, że to, co sformułował, to, co stwierdził, no, był imam meczetu w Gdańsku, no, wydaje się być jedynym stosownym rozwiązaniem na dłuższą metę. No, oczywiście tych przykładów, to co ty mówisz, no, jest więcej. No, widać to chociażby oczywiście w Amsterdamie, widać to chociażby w Wielkiej Brytanii, w Bradford, który jest najbardziej znanym miastem. Naturalnie tam. No, oczywiście ta frustracja. Proszę też pamiętać o jednej rzeczy. Ten obraz Europy, który jest na Bliskim Wschodzie, jest w Azji Południowej, no on jest tak odległy od rzeczywistości. Europa jest sama zainteresowana tym. To jest też jako zadanie dyplomatów. My byliśmy po to, żeby kreować fantastyczny obraz Europy, swoich własnych krajów, to za to braliśmy pieniądze. I mówiliśmy, jak fantastyczny jest ten Unia Europejska. Jak jest kapitalny, jak to jest w ogóle no, super rzecz. Wszyscy znają tak, każdy chce tam pojechać. I każdy ma tą nadzieję, że on zdobędzie bardzo szybko to bogactwo, które widzi. No rzeczywistość jest jaka jest. No i ta frustracja po prostu jest potem no, gigantyczna. Więc trochę jesteśmy też sami winni tego obrazu, który został ukształtowany. No, no po to jest też dyplomacja, żeby budować pozytywny wizerunek swojego kraju za granicą. Ale potem jeszcze jedną rzecz, taką może ciekawostkę. Otóż, drodzy Państwo, wspomniałem o Arabii Saudyjskiej, do której bardzo trudno jest wjechać, bo tam nie można sobie pojechać do Arabii Saudyjskiej, nie ma na kierowcy. Po prostu trzeba mieć odpowiednie zaproszenie, tak jak chodzi do Stanów, ktoś musi za nas wziąć odpowiedzialność. Ja przyznam, że no, jeździłem po tej Arabii Saudyjskiej i no, widziałem, spotykałem się z wieloma osobami. Oczywiście z przekonaniem, że Arabia Saudyjska jest tym miejscem, gdzie nie ma miejsca absolutnie na inne wyznania, gdzie jest zakaz posiadania Biblii, krzyża i tak dalej, i tak dalej. No i chciałbym to zweryfikować, że jest. No i pytam, nie będę podawał nazwisk z różnych powodów, pytam, jak to jest w rzeczywistości? Mówię, nie, oczywiście są kościoły, to wszystko funkcjonuje, a Saudyjczycy przymykają oko. To oczywiście są Filipińczycy, to są Polacy. Co najciekawsze, to mnie zdumiało, że dyplomaci francuscy byli ogromnie zaangażowani w sprawowanie, czy przygotowanie kościołów katolickich, czy też no, takich tymczasowych kaplic dla wyznawców rzymskiego katolicyzmu. Ja mówię, no to jest dla mnie nowina, że francuski ambasador był to zaangażowany. Ale nawet w tej Arabii Saudyjskiej, tam na miejscu otwarcie było dość duże. Ale jeszcze a propos tej frustracji. No to jest też takie ciekawe zjawisko. Arabia Saudyjska jest jeden z najbogatszych przecież krajów, bez wątpienia całej Zatoki Perskiej. Gdy byłem w supermarkecie, osoba, która pakowała do torby wszystkie produkty, zawsze najczęściej Bangladeszczyk, Pakistańczyk, teraz to Muzułmańczyk. Ja mówię, no to się zaczyna. Ci ludzie, jak już nie mają pracy, pracują na tych najniższych stanowiskach, to oznacza dużą frustrację dla nich wszystkich. Więc mamy jednak, powiedziałbym, poziom ras ideowy, który jest, kryzys ekonomiczny, gigantyczna frustracja, niespełnione nadzieje. No, taka jest ta rzeczywistość. No i teraz, czy Europa, Europejczycy jakby przyjmą tą diagnozę, że ona jest jaka jest, czy mamy rzeczywiście zderzenie świata wartości, czy też powiedzą, tak, to jest nieprawda, są tylko dobrzy ludzie, źli ludzie, niezależni od religii, niezależni w co wierzymy, tak naprawdę tutaj tego konfliktu nie ma. No myślę, że tak naprawdę musimy to przepracować najpierw na poziomie idei, prawda? Bo jakby na jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o gospodarkę, to mniej więcej wiemy, jak to działa.
Ale absolutnie jestem przekonany, że nie przepracowaliśmy tego na poziomie idei, żeby te dwie skrajności odsunąć. No bo inaczej pakujemy się w kolokwialnie bardzo, bardzo trudną sytuację, z której no, możemy wyjść. Jeżeli chodzi o ten poziom idei, bardzo mi bliski, my mamy w Europie pewne przepracowane wątki i rozwiązania, które tutaj się urodziły. Ten pomysł Milletu z Imperium Osmańskiego w jakimś sensie przypomina zasadę cuius regio est religio. W jakim sensie, prawda? To znaczy, są pewne zamknięte enklawy, które rządzą się własną logiką, własnej religii. A ja myślę, że tak nawiązując do pewnego poziomu ideowego jest klasyczny tekst dla naszej Unii Europejskiej, to jest lista tolerancji do narodu, który pokazuje, jak może funkcjonować państwo, gdzie istnieją, współistnieją różne wspólnoty religijne. Oczywiście założeniem było to, że były to różne grupy chrześcijańskie, to znaczy, że zakorzenione w całym systemie wartości europejskich. I to jest bardzo, ja bym powiedział, że to jest uniwersalny model. No, miałem już dobrą intuicję, to znaczy pokazywał, że do tego modelu nie wszyscy, w tym modelu nie wszyscy się mieszczą. Pytanie jest, czy ci, którzy przypływają teraz do Europy, zmieszczą się w tym modelu. Znaczy niektórzy pewnie się zmieszczą. Zmieszczą się na przykład w ten sposób, że powstanie euroislam, tak jak dawniej był eurokomunista, teraz będzie euroislam oswojony, respektujący pewne europejskie zasady. Na przykład to, że się nie zabija ludzi za konwersję religii. Prawda? Bo to jest taki papierek lakmusowy. Ale część ludzi się nie przekształci tak, żeby się do tego modelu dostosować. Co z nim? Mamy tutaj wtedy już nie gości, prawda, tego naszego wspólnego europejskiego domu, tylko ewidentnie najeźdźców, znaczy ci, którzy chcą ten świat przemienić. Kształtowanie wedle swoich własnych zasad. No i wtedy chyba najgorszym rozwiązaniem byłoby piękno duchowe. To znaczy mówimy, że czegoś takiego nie ma, prawda? Że wszyscy witamy wszystkich serdecznie, wszyscy są chętni, willkommen, prawda? Zaopiekujemy się, wyznaczymy im odpowiednie miejsce i na pewno się jakoś powodzimy. No to jest samo oczekiwanie się. Kiedy to jest jeszcze pada z ust ludzi odpowiedzialnych za wspólnotę, witamy naszego spóźnionego gościa, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Zapraszamy Pana tutaj do naszego wyjazdu. Ja jakby dodam jeszcze od siebie taką jedną rzecz. Z kolei Patrick French, jeden z takich bardzo ciekawych brytyjskich obserwatorów właśnie tej, powiedziałbym, brytyjskości, wskazuje na inny postęp. Chodzi o słynne oświadczenie królowej Wiktorii tuż po powstaniu Sipajów w Indiach. Ona powiedziała: jestem chrześcijanką, ale oczywiście, że religia chrześcijańska jest mi najbliższa. Niemniej jednak, jako cesarzowa, jako cesarzowej Indii, chcę powiedzieć i oświadczyć, że jako cesarzowa nie będę wtrącała się w jakiekolwiek wyznanie. Nie będę interesowała się, co wierzycie, w jaki sposób postępujecie, bylebyście szanowali prawo. To była deklaracja cesarzowej Wiktorii tuż po powstaniu Sipajów, a więc w drugiej połowie XIX wieku. I proszę też pamiętać tak na marginesie, to akurat na to zwrócił uwagę twórca Pakistanu, Muhammad Alana Iqbal, który powiedział: proszę popatrzeć, imperium brytyjskie było największym imperium muzułmańskim na świecie. Musimy tak liczyć ilość muzułmanów, które wchodziły w skład tego imperium. Więc to było też dość ciekawe. To już Patryk Frensz mówi, że tak naprawdę Wielka Brytania, wiele krajów europejskich zaakceptowały deklarację królowej Wiktorii w ten sposób, że to doprowadza do tej sytuacji właśnie z Milletem.
I tak naprawdę po powstaniu Sipanów od tego czasu w praktyce Europa akceptuje to, co zaproponowała cesarzowa Wiktoria. Czy tak jest? No, trudno orzec, ale rzeczywiście na podstawie tych przykładów, jakie podaliśmy, to tak to jakoś wygląda. Natomiast no, oczywiście, jeżeli będzie kilka procent osób, które radykalnie do tego podejdą, to obawiam się, że no, zostaje tylko prawo, no bo no, nie ma innej możliwości. Zresztą proszę popatrzeć, w takich krajach jak Egipt, prezydent Al-Sisi, no, z tymi radykałami walczy w sposób bardzo, bardzo brutalny. No i znowu mamy też jakiś kłopot z tym wszystkim. Czy to brutalna walka z radykałami, możemy to zaakceptować, czy nie? No, co z tym zrobić? Prawda? No, zupełnie nie interweniować, zupełnie nie mieć na to wpływu. No to w takiej sytuacji oczywiście obawiamy się o stabilizację takiego kraju. Będziemy interweniować, no to znowu stajemy się stroną w tym konflikcie. No, nie ma jednego rozwiązania. Natomiast no, faktem jest jakaś grupa osób, no rzeczywiście będzie dość radykalna. Tylko proszę o tym pamiętać, to nie są tylko potomkowie migrantów, to są również tak zwani rdzenni Europejczycy, którzy przyjmują. Bo to nie jest mała liczba rdzennych Europejczyków, która się radykalizuje i przyjmuje. Chociażby tą radykalną koncepcję islamu. Nie jest ich mało. Więc proszę popatrzeć, jak to wygląda. Nie wiem, czy tych liczb jest znany, ale to są imiona czy nazwiska, oczywiście nie więcej. Jest to, z tym mamy też kłopot. No, no co z tym mamy zrobić? Prawda? Jak to wygląda? Oczywiście na razie to są pewne setki osób, a nie tysiące, no ale fakt jest fakt. No, poza tym są to ludzie już urodzeni też, no, z kolei mówimy o imigrantach. No, drodzy Państwo, to jest takie mówienie, no możemy tych ludzi no, deportować, no ale no, nie da się, no, po prostu nie ma takiego. Gdzie? No kogo? Oni już nie mają kraju ojczystego, to są w drugim albo trzecim pokoleniu. Więc to nie ma gdzie ich deportować, po prostu, najzwyczajniej w świecie. No boję się, że zostanie tutaj no, silna ręka państwa. Jak ona będzie silna, no na razie nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo to jest jakby poza na razie moją wyobraźnią. Ale oczywiście domyślam się, według Bassama Tibiego, jednego z muzułmanów takich bardzo liberalnych, wywodzącego się z Syrii, mieszkającego w Niemczech, liczba, o której mówisz, takich bardzo radykalnych, no sięga około 5-7%. No ale to no, ciężko to obliczyć, no 5-7%, no to jest 500 tysięcy, jakby nie liczyć. Więc to nie jest mało. To nie jest mało. To oczywiście jest mniejszość, ale to jest dość spora mimo wszystko liczba. My do końca nie wiemy. No, no oczywiście te obrazy, które teraz widzimy z Brukseli, no, no rzeczywiście budzą jakąś grozę. No Molenbeek jest dość znaną dzielnicą, no, jak to wygląda. Mam wrażenie, że tak jak mówię, no, najpierw zacznijmy rzeczywiście od no, przedyskutowania tej idei, w jakim kierunku idziemy. Czy to, co przed momentem powiedziałem, dotyczące koncepcji Minego, dotyczącego Europejskiego i tak dalej, czy to jest realne, czy to jest możliwe, czy jesteśmy w stanie to zaakceptować, od czegoś musimy wyjść. No, no bo inaczej no, mamy rzeczywiście ślepą uliczkę. Ja przyznam, że już tak obserwowałem bardzo blisko kraj, w którym studiowałem, spędziłem jakiś czas jak Pakistan. To był pierwszy kraj, który został zbudowany na podstawie tylko religii. Był eksperyment, który dzień nie funkcjonował. Był pierwszy kraj, który powstał dlatego, że większość mieszkańców tego nie ma. To był eksperyment bardzo, bardzo ciekawy. I rzeczywiście, co się okazało? Że Indie, kraj świecki, w dużej mierze hinduistyczny, o podobnej strukturze etnicznej, odnosi ogromny sukces. Kraj, który powstał na zasadzie wyłącznie religii muzułmańskiej, ponosi klęskę. No tak to wygląda. No, jeśli popatrzymy na wszystkie wskaźniki, jak to funkcjonuje, no, no jakby gołym okiem widać. Z drugiej strony, proszę też pamiętać o takiej jednej rzeczy, to też jest istotne. Wielu muzułmanów w Europie pamięta to, co działo się na Bałkanach. Chodziło oczywiście o muzułmanów mieszkających na Bałkanach, to byli tacy muzułmanie, proszę pamiętać, często blondyni o niebieskich oczach. A więc no i oni stracili życie, no dlatego, że byli muzułmanami. No więc tak jak mi mówi Pakistańczyk mieszkający w Londynie, no teraz to Brytyjczyk, on mówi,
To jaki sens jest silnikowy? A na co nie? To przecież każdy z nas widział, co działo się na Wołkach. Na ten argument trudno mi cokolwiek odpowiedzieć. Mówi, że Europa w ogóle nie reagowała. No to, to co? Więc oczywiście tego typu przykładów jest coraz więcej, ale tak jak mówię, przepracowanie idei chyba jest takim pierwszym punktem, to o czym mówiliśmy, takie dwie koncepcje właśnie Milleru i Eurostanu. No to jest pierwszy punkt. Myślę, że na tym się zatrzymam i pewnie oddam głos. No właśnie, tak, to się na proszę Państwa, gwarantuję Państwu, że jego satysfakcją od interesy zarządzałem i przeproszenia Państwa, ponieważ w sensie nie spóźniłem tego po prostu ze świątynią, co na początku. W jakiś sposób było kilka osób, też przepraszam bardzo. Ja wymyśliłem sobie dzisiejsze wystąpienie też dlatego, że pewnie w związku z moim spóźnieniem, czy przyjechaniem na inną rodzinę de facto, nie mamy za dużo czasu. Jako taki punktowy, jestem po kilku spotkaniach, konferencjach dotyczących kwestii imigracji i staram się to jakoś pozbierać też w swojej głowie i zobaczyć różne aspekty tego, co się dzisiaj dzieje. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to przychodzi mi do głowy takie pytanie do socjologów, czy przypadkiem nie jest tak, jeżeli w ogóle wiążemy prawdę, jeżeli wiążemy tak ściśle sytuację uchodźców z tym kilkoma większymi nowymi przejawami terroryzmu, jeżeli to jest takie ścisłe połączenie, to takie pytanie czysto socjologiczne, że przypadkiem nie jest tak, że sprawa jest w ogóle generacyjna, to znaczy, że w każdej generacji, także europejskiej młodzieży, jest jakaś grupa, która ma skłonność do zachowań ekstremalnych. No myślę, że można by wskazać nawet w historii Polski akty pozytywnego terroryzmu, które są u nas zgloryfikowane w naszej historii, kiedy ludzie w imię jakiejś idei i gotowi posunąć się bardzo daleko, jakaś grupa, ja wiem, że to jest prowokacyjne, ale w gruncie rzeczy myślę, że trzeba zacząć takiego pytania do socjologa, czy to tak nie jest. Ponieważ taka skłonność się pojawiała w grupach młodzieży w ostatnich 100 latach, w różnym kierunku. Zresztą najczęściej lewicowym, ale w różnym. Druga rzecz to jest aspekt kulturowy. Wczoraj słyszałem pewnego rabina francuskiego, który długo przekonywał, że no, uchodźcy są wpisani tak mocno w judeo-chrześcijańską kulturę, że archetypem uchodźcy pierwszym jest Noe, że w gruncie rzeczy ten problem jest konstruktujący dla naszej kultury, nie powinniśmy się za bardzo nim przerażać. No to też pewnie taka mała prowokacja, ale ten rabin, główny rabin Brukseli, był bardzo do tego przekonany Żyd z Francji, jeśli dobrze zrozumiałem jego background kulturowo-historyczny. No jest oczywiście aspekt etyczny, który zaraz powiąże z tym aspektem propagandowym, oczywiście propagandowo-politycznym, który odgrywa ogromną rolę i który mnie jednak trochę niepokoi. Ja uważam, że to jest duże zagrożenie, wywoływanie właściwie w całej Europie dzisiaj, i to z różnych powodów, jest dużym zagrożeniem wywoływanie antyimigracyjnej, a w przypadku Polski wyciągu ogólnie ksenofobicznej atmosfery, bo Polska jest specyficznym przykładem, który musi być analizowany oddzielnie, dlatego że jesteśmy krajem ciągle w sensie statystycznym bez uchodźców. Więc ten aspekt etyczny, który powoduje, że nie wiem, w sensie symbolicznym siadamy przy Wigilii, jeżeli nie jesteśmy w stanie zaakceptować żadnych uchodźców, ani w ogóle żadnych gości, jeżeli powszechne są, mówiłem o tym ostatnio na wykładzie na UKSW, dlatego profesor Starowski kiwa głową, jeżeli powszechne są na przykład sytuacje, gdzie jest kłopot również z akceptacją na dłuższą metę tej samej kamienicy Polaków ze wschodu, no to możemy już przestać propagować wystawianie talerza do stołu wigilijnego. No to ma, znaczy, bo ta sprawa jest szersza, nie dotyczy tylko muzułmanów i dotyczy też kształtu polskości, jest bardzo poważna, to jest poważna dyskusja w moim przekonaniu, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce. Inny polski aspekt to jest aspekt ekonomiczny. Mówiłem o tym w kilku sytuacjach, ale jako lekturę dla tych, którzy mają wątpliwości co do takiego postawienia sprawy, polecam zawsze sprawozdanie zespołu międzyresortowego, które mam nadzieję już ktoś wreszcie zdjął, jeśli ten zespół jeszcze się szanuje, zmienił się rząd. Ale to trwało przez różne rządy. Jest zespół międzyresortowy w Polsce, który zajmuje się problemami migracji. I ten zespół międzyresortowy przygotowuje taki program polskiej polityki migracyjnej,
a także corocznie, czasem co dwa lata, daje szczegółowe sprawozdanie z realizacji tego programu. I szczegółowe sprawozdanie z realizacji tego programu w kilku kolejnych odsłonach, nie czytałem wszystkich, ku mojemu wielkiemu zdumieniu zawierało zupełnie oficjalnie napisane zdanie, że rząd nie prowadzi, że nie mają żadnych poleceń, że rząd nie prowadzą żadnej polityki. No my jesteśmy w sytuacji kraju, który przez wiele lat nie prowadził polityki rodzinnej, demograficznej, ani migracyjnej, a jednocześnie dane ZUS-u są bezlitosne i moim zdaniem ktoś powinien o nich poinformować opinię publiczną. Że w 60 roku będzie nas 30 milionów i rzecz nie w tym, że nas będzie mało czy dużo, rzecz w strukturze demograficznej społeczeństwa. To oznacza, że trzy osoby na emeryturze będą utrzymywane przez jednego pracownika. Dla tych, którzy mają choćby ogólne pojęcie ekonomii, bo ja też nie jestem ekonomistą, muszę kontynuować, jakie to rodzi skutki dla rozwoju kraju w ogóle. Czyli struktury społecznej, struktury wydatków społecznych. Lubię dawać ten przykład. Częściowo województwo polskie może być taką fortpocztą, ponieważ tam są duże tereny wyludnione i można zobaczyć sporo żłobków i przedszkoli przerobionych na domy spokojnej starości. No to może służyć jako taki obrazek jedynie, dlatego że w województwie polskim jako w pierwszym w niektórych gminach zaczęto wprowadzać takie już zupełnie ratunkowe projekty polityki rodzinnej w związku z tą sytuacją demograficzno-społeczną, a co za tym idzie także konsekwencjami gospodarczymi. Czyli z punktu widzenia polskiego rynku pracy cała dzisiaj taka polityczno-opiniotwórcza, łatwa retoryka antyimigracyjna w sytuacji jeszcze, kiedy mamy społeczeństwo nieprzyzwyczajone do opcji, które jest ukształtowane w czasach, które nam się wydawało przynajmniej z jednego punktu widzenia błogosławione. To znaczy ja wielokrotnie słyszałem od Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, mniej, ale głównie od Ukraińców. Wam się bardzo powiodło, bo przynajmniej tyle wam Stalin załatwił, że macie jedno etniczne państwo, czyli nie macie tych problemów. Podcinaliście wszystko, co było sporne i w tej chwili macie samo szczęście. I zaraz jak to usłyszałem, to potem się zaczęły problemy z uchodźcami i zrozumiałem, że to jedno etniczne państwo jest z tego punktu widzenia głębokie przyzwyczajenie społeczne do jednoetnicznego, do monoetnicznego państwa. No jest, może być głęboko kłopotliwe. Czyli rzucam to światło kwestie ekonomiczne. Kwestie propagandowe, już to trochę powiedziałem. Ja uważam za szalenie niebezpieczne kontynuowanie w Polsce w opinii publicznej antyimigracyjnej retoryki, choć sam nie jestem jakoś entuzjastycznie nastawiony do przyjmowania, kto przyjedzie i na jakich chce warunkach, żeby tak nie zabrzmiał. Ale uważam, że te skutki oddziaływania przez strach będą długofalowe, będzie je bardzo trudno odkręcić. A Polska będzie jednym z tych krajów europejskich, który chcąc nie chcąc jakąś politykę migracyjną będzie musiał niebawem prowadzić, bo inaczej będziemy mieli poważne kłopoty, dlatego że to nie jest kwestia tylko uzupełnienia braków demograficznych, ale uzupełnienia braków demograficznych, uzupełnienia tych, którzy wyjechali, no bo oni, wiadomo, tylko w kilkudziesięciu procentach przy dobrych wiatrach i po dłuższej okresie powracają. Rzucam teraz światło problem europejski. Nie mam wątpliwości, choć zawsze retoryka ekspertów budzi mój pewien sceptycyzm, ale nie mam wątpliwości słuchając, a to jest dzisiaj temat w różnych gremiach, których słyszałem ostatnio sporo, słuchając ekspertów, że jest jakiś inny jakościowo moment. To znaczy taki, że na przykład jak 10 lat temu, kiedy miałem na to bezpośredni wpływ, uważałem, że strategia, którą wówczas prześmiewczo Jacek Żakowski nazywał strategią ryczącego dziecka, czy nawet ostrzej nazywał, no znamy to sobie, że my się domagamy tego i w końcu krzycząc zmusimy. No uważałem, że to jest bardzo sprytne postawienie sprawy przez Jacka Żakowskiego, ale uważałem dokładnie odwrotnie, że on nie ma racji, że to jest dobra strategia. To wydaje mi się, że w dzisiejszej sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej ta strategia jest bardzo ryzykowna, bo możemy po prostu dojść do takiej sytuacji, że ktoś wcześniej zrobił, czy to sobie płaczy. I ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest gra polityczna, czy to jest realne zagrożenie, ale dzisiaj w różnych miejscach w Europie pojawia się zupełnie poważna koncepcja radykalnego przeformułowania funkcjonowania wspólnoty. Począwszy od oficjalnego postulatu Sarkozy'ego, by przystąpić do negocjacji nowego traktatu z Schengen. Nie wiadomo, co to ma oznaczać, ale z polskiego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić, żeby to oznaczało coś lepszego niż mamy. Trudno sobie wyobrazić taki rozwój wypadków, chociaż oczywiście można mieć szczęście.
Ale dzisiaj pojawił się na przykład w Holandii taki głos. Jeden z fundamentów holenderskich, niszczenie opracowania, znam tylko skrót, już też proponuje, Afrikanie, jak wiadomo, są pewną pocztą polityków, stwarzają pewne pole albo tylko do negocjacji, albo też wyprzedzają pewne działania polityczne. Czyli dla Polski ta gra imigracyjna wewnątrz Unii Europejskiej może się okazać bardzo ryzykowna. To nie dlatego, że przepowiadał rozpad Unii Europejskiej, co niektórzy robią, ale dlatego, że w ramach nawet obecnego prawa Unii Europejskiej można zastosować takie rozwiązania, które będą wyłączały Polskę z realnego systemu, także bezpieczeństwa, także pewnych gwarancji. Choć oczywiście rozumiem, że gwarancje unijne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są szalenie dyskusyjne. Tym niemniej one mogą się w jakiś sposób ziścić. Wiem, że należy też z pewnym dystansem traktować wypowiedzi szczególnie prywatne. Dobrze znanego w Polsce stratega rosyjskiego, Sergija Karaganowa, ale ja lubię sobie, a mamy taką pewną prywatną okazję raz w roku, przy okazji pewnego większego spotkania, gdzie się przypadkowo spotykamy, pogadać. I no, widzę, że jego mina ostatnio jest dużo lepsza, że ma takie poczucie, że Polska jest jakby blisko przekroczenia jakiegoś pułapu, po którym będzie się staczała w pewien rodzaj, nie wiem, izolacji europejskiej. To jest związane z szerszymi problemami w relacjach niemiecko-rosyjskich czy europejsko-rosyjskich, które Państwo znają od Bliskiego Wschodu itd., itd. I tutaj jakby tym kołem zamachowym czy tym wichajstwem, który uruchomi te negatywne procesy, może być właśnie kwestia uchodźców. To wszystko ma oczywiście kontekst międzynarodowy, ponieważ jest jasne, że nie można dokonać pierwszego kroku w uporządkowaniu problemu uchodźców, jeżeli nie zahamuje się, przepraszam za wrażenie, jesteśmy na Kubanie, ale może to nie zawsze jakoś brutalnie, nie zamontuje się jakiegoś reżimu w Libii. To znaczy, no jest takie powszechne przekonanie, powtarzane, wczoraj też słyszałem od kogoś, kto zajmuje się uchodźcami w ramach systemu ONZ-owskiego, jest to wysoko przedstawiony, no nie mógłbym w stanie powiedzieć, jak dopytywałem, ale no jedno z ostatnich słów Kaddafiego to było ciekawa zimbabwia. Faktycznie jest tak, że to jest fałszywy obraz, że to jest tylko problem Syrii. Realny problem dotyczy Libii, która jest takim mostem, czy taką płatką z centralnej Afryki do Europy. I to jest właściwie bez zahamowania tego napływu via Libia i rozwiązania jakiegoś znalezienia jakiegoś status quo w Syrii, niemożliwe do, w tej chwili już do ogarnięcia. Czyli nie można spełnić pierwszego warunku uporządkowania sytuacji bez takiego szerokiego kontekstu międzynarodowego z włączeniem Rosji. To dla nas oznacza reorientację polityki w Europie, dlatego że to praktycznie oznacza pełną rehabilitację Rosji i mnie nie pociesza, że Niemcy czy Francuzi proponują jeszcze pół roku sankcji. Nie mam wątpliwości, że czy to będzie jeszcze 5 miesięcy, czy 6 miesięcy, czy nawet rok. Rosja jest na prostej, by bez właściwie większych konsekwencji dalszych zasiąść z powrotem przy głównym stole i odgrywać tę rolę, oczywiście mogą się pojawić inne czynniki, ale odgrywać tę rolę głównego sprawiedliwego. Da? Może być taki paradoks, że pierwsze wspieraliśmy naszych zachodnich sojuszników w robieniu arabskiej wiosny, a teraz będziemy wspierali Rosję w mrożeniu niektórych krajów, no ponieważ bez tego zamrożenia nie jesteśmy w stanie spełnić kolejnych warunków do uzdrowienia u źródeł tego zjawiska, które się zaczyna i według prognoz, które znamy, będzie miało szczyt w 2016 roku. Oczywiście jeszcze w tym kontekście międzynarodowym, czy w tym świetle międzynarodowym trzeba pokazać to, co się dzieje, jako pewien też element intrygi i mocarstw, szczególnie Rosji, która świetnie wykorzystuje problem uchodźców i strach na zachodzie Europy. Rosja doskonale opanowała zewnętrzny mechanizm demokratyczny. I ona rozumie, że oddziaływanie przez obrazy, przez opinię publiczną na demokratyczne rządy na zachodzie powoduje, że one sztywnieją i są gotowe dużo robić, by nie przegrać kolejnych wyborów, a i tak mogą je przegrać. Znaczy, konsekwencje polityczne dla pozycji Polski, gdyby na przykład we Francji doszły do władzy siły takie jak Le Pen, moim zdaniem są niewyobrażalne dzisiaj. I to nie chodzi o to, że coś się stanie z dnia na dzień, tylko procesy mogą się zupełnie odwrócić w niekorzystnym kierunku i nie trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, jak, nie wiem, wiem, bo biorę udział w takiej grupie roboczej jednego z
członków think tanków amerykańskich, które tam analizują. No nie mam upoważnienia, żeby to mówić, jeszcze dłużej nie przygotowują taki duży raport, 5 wariantów rozwoju sytuacji w Europie. No to jednym z tych kluczowych czynników, który jest obrabiany, to jest zmiana sytuacji politycznej we Francji. To zresztą moim zdaniem jest bardzo trafne, bo jeżeli obserwujemy zmianę retoryki Hollanda, to widzimy, że on również dla niego, on również odczytuje jako główne zagrożenie retorykę antyimigracką, skrajnie prawicową. I jakby ten poziom podniesienia wewnętrznego napięcia jest niesłychany. Od przyjaciół z Francji, ja otrzymuję w ostatnich dniach maile i SMS-y, które brzmią tak samo, co mnie zdumiewa zupełnie. U nas jest wojna. Czyli takie twarde powiedzenie, mamy wojnę. Tak jakby się zaczęła wojna, tak jakby to rozumiemy historycznie. Być może tak jest, ja nie wchodzę w to, bo to wiadomo jest jeszcze odrębna dyskusja, czy jest wojna, czy nie ma wojny, ale poziom emocji społecznych jest właśnie taki. Czy można coś z tym, co się wydarzyło, czy można temu zapobiec, czy rozwojowi tej sytuacji związanej z imigrantami, ewentualnym powiązaniu z wzrostem zagrożenia terroryzmem? Nie ma tu między nami specjalistów terroryzmu. Ja mam wątpliwość, czy można to tak bardzo bezpośrednio łączyć, w sensie czasowym. Rozumiem, że zagrożenie terrorystyczne w pewnych środowiskach islamskich ma swoje źródło historyczne, czy nawet takie płytko historyczne, kilkanaście lat, byłem w polityce imigracyjnej i tak dalej, ale nie wiem, czy to jest tak, że ci, co dzisiaj przychodzą, to przychodzą z bombą, a troszeczkę to zaczyna być tak w opinii publicznej przedstawiane. To zostawiam ze znakiem zapytania. Natomiast kluczowa sprawa jest nie jakby rozwiązać problem imigrantów, tylko rozwiązać problem atrakcyjności ideologii i jej, jak ona szeroko dociera. Czyli uderzyć w to, co motywuje te, powiedzmy, tych młodych islamistów albo młodych Europejczyków. I to jest pytanie, oczywiście, przed którym Europa stoi dość bezradna. Być może już nigdy nie znajdzie na to rozwiązania. Być może jest tak, jak mówił papież Franciszek, że to jest staruszka, która już do takich rzeczy jest po prostu niezdolna. Natomiast jest pole, ja widzę pole, i dziwię się, że polski rząd poprzedni, to obecnie jeszcze ma krótko czasu. Nie jest w stanie wyjść z inicjatywą. Polska ma dość komfortową sytuację wbrew pozorom, ponieważ Polska może łatwo powiedzieć, słuchajcie, my do pewnych rzeczy nie jesteśmy przyzwyczajeni, dajcie nam 2 lata, ale w tym czasie możemy zrobić to i to. Na przykład prosta rzecz zastosowania modelu szwajcarskiego, Szwajcarzy to będą w tej chwili już wprowadzali, to jest uważane za dobry model, na przykład pewien podobny model stosuje od lat Australia z powodzeniem, czyli pierwsza rejestracja uchodźców na miejscu w obozie dla uchodźców daleko od własnych granic. Z obowiązkowym pobraniem, odcisków palców, który gwarantuje potem sprawne potwierdzenie tożsamości jako jedyne w gruncie rzeczy, bo tych kwestii pisowni nazwisk, podwójnych tożsamości, przekazywanych sobie w rodzinie dokumentów tożsamości właściwie nie jesteśmy rozwiązać w stanie, jeżeli wierzyć służbom migracyjnym, a trochę ludzie to pytają, bo ciągle w tej sprawie się odpowiadam. Mówię, nie jestem ekspertem, ale zrobiłem pewien sondaż w tej sprawie, wygląda na to, że nawet nie mam tego względu odcisków palców. Wyraźnie oddzieliliśmy w procedurach europejskich, szczególnie w Polsce, kwestii uchodźców od kwestii imigracji zarobkowej. I to zaskoczy Państwa, bo paradoksalnie ja uważam, że należałoby wzmocnić kwestię imigracji zarobkowej. Znaczy powiedzieć tak, przyjmujemy robotników rolnych, przyjmujemy na budowy, w różnych segmentach, gdzie mimo bezrobocia są luki na rynku pracy. I związanie przyjazdu z pracą. Pytanie, na ile to można zrobić na poziomie prawnym, ale moim zdaniem to byłoby jakieś uczciwe też postawienie sprawy. No Rosjanie w tym względzie, no ciągle widzę Rosjan, którzy się śmieją w kółach Europejczykom, że oni w ogóle nie rozumieją europejskiego problemu, bo do nich przyjeżdża Tadżyk, że on to przyjeżdża na 5 lat i pracuje na budowie i świetnie żyje w Polsce. A Rosjanie nie wyobrażają sobie w ogóle, żeby można było doprowadzić do takiej sytuacji, że przyjeżdża Tadżyk do Moskwy i Rosjanie im płacą. Rosjanie, znaczy to się nie mieści w głowie, ale podam Państwu na przykład fakt mało znany, że jeśli chodzi o te resztki Polaków w Kazachstanie, bo ja uważam, że to też jest trochę bałamucenie opinii publicznej, bo gdzieś mniejszym gronie z tymi Polakami ze wschodu. Bo jeśli tam ilu Polaków ze wschodu można sprowadzić? Ci, którzy mówią, że to sprowadzenie Polaków ze wschodu, no bałamucą. Dlatego, że oczywiście z przyczyn moralnych, bo jest to ci wszystkich, których żeśmy nie sprowadzili, co trzeba było zrobić przez 25 lat, ale to i tak będą podopieczni ZUS-u. W większości. A jeśli chodzi o tych, którzy byliby gotowi pracować i normalnie wtopić się w społeczeństwo polskie, to są bardzo małe grupy. Zdziwiłbym się, gdyby w ciągu pierwszego roku jakiegoś dobrego programu
zapraszania Polaków do dzisiejszej Polski, bo też to czasami jest nadużycie, mówimy o repatriacji, to też jest bardzo skomplikowana sprawa, ale do dzisiejszej Polski zapraszania wszystkich, którzy się czują Polakami. Bo ja obstawiam orzechy przeciw dolarom, czy dolarom przeciw orzechom, że to nie będzie więcej niż 10 tysięcy osób w pierwszym roku, a w kolejnych po 2-3 tysiące, nie więcej. Bo możemy to obserwować na podstawie tych adaptacji na podstawie kart Polaka i tych, którzy stają w kolejce według ustawy, na gruncie ustawy repatriacyjnej. A nie możemy podwyższyć za bardzo warunków, bo oczywiście, jak powiemy, że każdy dostaje mieszkanie i złote klamki, no to się zgłoszą być może ciekawi młodzi ludzie, którzy po prostu się umieją przeżegnać po babci i uważają się za Polaków, tylko że to będzie nie do wytłumaczenia opinii publicznej w Polsce. Więc ten poziom jakby tych warunków wstępnych nie może być w stosunku do polskiego standardu życia zawyżony. I tu jest bariera. Czyli to jest dość bałamutne z Polakami ze wschodu, ale kilkanaście tysięcy Polaków ze wschodu sprowadzili Rosjanie do Rosji. W ramach właśnie takiej polityki otwarcie z Kazachstanu, mówię o Kazachstanie, przepraszam, konkretnie, czyli z tego obszaru, gdzie obowiązuje polska ustawa repatriacyjna, Rosjanie wygrali tę konkurencję. Nie proponując jakiegoś wielkiego pakietu repatriacyjnego, tylko proponując po prostu pracę. I lepsze warunki socjalne generalnie, bo Rosjanie, nie zapominajmy też o tym, mają dość dobrą politykę rodzinną. Trochę inaczej skonstruowano niż 500 zł na dziecko, ale według podobnej filozofii, czyli takiego bardzo mocnego konkretu. I to im daje efekt. Tam jest ten macierzyński wkład, kawałek ziemi, różne tam są rozwiązania, to są bardzo konkretne i przynoszą konkretne korzyści. Są oczywiście do dyskusji takie problemy, jak na przykład, czy możemy i na ile to jest możliwe ze względów kulturowych, zaproponowanie Syryjczykom, którzy przyjeżdżają, udział w wojnie w Syrii. To się wydaje oczywiście na pierwszy rzut oka troszeczkę przestrzelone, ale zwracam uwagę, że na Zachodzie nie zostało tutaj źle przyjęte. I sam spotkałem ludzi, którzy mówią, ok, to nie jest taki zły pomysł. On wygląda na szalone, ale nie jest taki zły, on się mieści w tradycji polskiej. Ja zwracam w Polski, to niekoniecznie ktoś musi rozumieć, ale on ma bardzo mocny ładunek propagandowy. Zwracam uwagę Państwa na to, że gdyby można dzisiaj powiedzieć opinii publicznej we Francji, czy w Niemczech, czy w Belgii, czy w Holandii, czy w Danii, gdzie wczoraj było zdumiewające oświadczenie premiera Danii, że on nie jest w stanie przyjąć 1000 uchodźców, tylko ze względów politycznych, więc w tych opiniach publicznych pojawiła się informacja, że część tych uchodźców, jako swego rodzaju legion, walczy u boku Europejczyków i że jest w stanie działać na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy to jest możliwe, tylko Płotkowski pewnie prowadzi jakieś korekty tego, ale nie wiem, czy to jest możliwe w warunkach Bliskiego Wschodu, kulturowo, nie znam się tak na Bliskim Wschodzie, ale wiem, że ten sygnał przekazany do opinii, czyli na Zachodzie, a także w Polsce, byłby sygnałem no, bardzo interesującym i wybijającym z rąk pewne argumenty przeciwnikom takim, czy tym, którzy chcą ugrać dużo politycznie na imigrację. Więc my stoimy wobec takiego problemu, że czy zachodnia kultura, czy zachodnia demokracja liberalna się uchroni. W gruncie rzeczy jest pewien paradoks, ponieważ już tylko niewielka część zachodniej lewicy, która opowiada się jednoznacznie za imigrantami, jest gotowa protestować za imigrantami, no pomija jeden podstawowy fakt, że środowiska najbardziej islamistyczne kwestionują sam fundament oświeceniowej Europy, czyli na przykład równość prawa dla wszystkich, żądając wobec nich stosować inne prawa. Czyli z naszego punktu widzenia to wygląda na powrót do średniowiecza, gdzie poszczególne grupy nie korzystają z powszechnego prawa, tylko miałyby dedykowane dla siebie systemy prawa. Jest ten paradoks na końcu Państwa. Bardzo dziękuję. Tu mamy nieco inny wymiar tego problemu. Jest przedmiot stricte politycznej, mamy jakby całość. Zaraz Państwu oddam głos, bo było parę zgłoszeń, ale pierwsze się jeszcze. Dwa słowa może. Oczywiście kwestia dotycząca samych, no właśnie, uchodźców czy migrantów z Syrii. My tak naprawdę nie wiemy, czy oni są z Syrii. My nie wiemy tego. No przecież to. Na czym na tym problem polega? No nie, no skąd?
Helwecy wiedzą, w jakim oni dialekcie rozmawiają. To jest nierealne kompletnie. My do końca nie wiemy, przynajmniej nawet nie wiedzą, czy oni mówią po arabsku. A to też dowcip polega. Jak się okazuje, że wśród nich jest ogromna liczba Pakistańczyków, no, których oni biorą za Arabów w ogóle. Więc tak naprawdę te wszystkie procentowe dane, że to jest Syryjczyków, które jest Irakijczyków, no, to jest od czapy wzięte. I tak naprawdę my tego nie wiemy. No więc generalnie no nie sądzę, żeby te służby migracyjne w ogóle, no, pracując ze służbami migracyjnymi, no miałem tą przyjemność zauważyć, jak to wygląda. No, oni zielonego pojęcia nie mają, jak to skąd pochodzi. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, no to jest bardzo, bo bardzo często mówi się uchodźcy, migranci. To są jakby osoby pozbawione bagażu kulturowego, prawda, że to jest osoba potrzebująca pomocy. Tylko raz, to jest najbardziej osobą potrzebującą pomocy z Syrii i Iraku. Chrześcijanie, którzy są mordowani tam najczęściej. Druga grupa, szyici. Bo to szyici są zabijani przez zwolenników Dajsza, czyli państwa islamskiego. Oni są główny wrogiem. To są uchodźcy. Dalej, kto ucieka z państwa islamskiego? Ale między innymi byli oficerowie armii Saddama, którzy nie dogadali się z państwem islamskim i szukali. Oni też uciekali przed zagrożeniem, ale to najczęściej są zbiry po prostu zwyczajne, które szukają miejsca w Europie. I dopiero na samym końcu jest grupa sunnitów, która jest najmniej prześladowana z tego wszystkiego. Więc znowu, no, zależy kto, zależy skąd pochodzi. Ja boję się, że to bardzo często no, nie jest do zweryfikowania. Przecież no, domyślam się, że w Turcji można każdy paszport kupić, jeżeli to idzie przez drogę turecką oczywiście. Tam każdy paszport, każdy dokument jest do kupienia. Oczywiście no teraz otwarł się kanał rosyjski, naturalnie, który zawsze był. Pamiętam, pracując z naszymi służbami migracyjnymi, jako tłumacz, po prostu tłumaczyłem tych ludzi. Przejazd do Europy kosztował z Azji Południowej około 5000 dolarów. To była taka stawka. Po prostu transport aż do Niemiec. Trudno mi powiedzieć, ile teraz to kosztuje. Jakie są rzeczywiste stawki. Co do kwestii demografii. Ja mam tu pewne wątpliwości, bo jeśli popatrzymy na Francję, jak te wspólnoty zmieniły demografię, no to owszem, czy Wielkie Brytanie, Bradford, oni może troszkę podtrzymali ten przemysł włókienniczy, ale dzisiaj, tak jak Pan opowiada, to są podopieczni ZUS-u. Tam nic nie generują, oni korzystają z tego, bo no, nie mają żadnej możliwości, aby podtrzymać to. Jeśli się zobaczy, to te wszystkie getta, które są wokół Paryża, to nie są ludzie, którzy znakomicie płacąc podatki, przyczyniają się do rozwoju gospodarki francuskiej, raczej korzystają z zasiłku. Bo no, nie są w stanie tak naprawdę ani pracy znaleźć, to z różnych powodów. Ani, no, umówmy się, po co byli sprowadzani migranci z Algierii, z Tunezji, z Libii? No między innymi, żeby podtrzymać przemysł włókienniczy we Francji. No i co, ile podtrzymali? 10 lat? Tyle. Więc to jest też taki problem. Generalnie ja jestem bardzo ostrożny, żeby podawać tylko kwestie czysto ekonomiczne. Bo no, to jest tak, jak mi wyjaśnił bardzo mądrze rozsądnie jeden z przedsiębiorców brytyjskich. On mówi tak. Proszę mi wierzyć, zawsze będę potrzebował imigrantów. Zawsze. Niezależnie jaki będzie. Dlaczego? Dlatego, kiedy przyjeżdża pierwsza grupa imigrantów, ja mu zapłacę 5 funtów. Ale już kolejne pokolenie za 5 funtów nie pójdzie do roboty, więc ja chcę kolejne. Redukcja kosztów pracy powoduje, że zawsze są potrzebni imigranci. No jeśli tak do tego podejdziemy. Ja mam, to jest moja obawa z tym płynie, bo no, to jest oczywiste, że on podejmie pracę za niższą stawkę. To jest normalna rzecz. Poza tym ja mam pewne wątpliwości. Polskie firmy chcą sprowadzać między innymi spawaczy. Chcą sprowadzać spawaczy, to jest taka dyskusja. I pytam przedsiębiorcę, ok, chce pan spawaczy z Indii sprowadzić? On mówi, ale nie ma na przykład w Polsce spawaczy, czy rzeczywiście nie ma? On mówi, proszę pana, są polskie spawacze, tylko ja muszę zapłacić 3 razy tyle, co indyjskiemu spawaczowi. Ja mówię, wie pan, to jest taki problem, czy polski urzędnik ma dać wizę indyjskiemu obywatelowi po to, żeby indyjski spawacz dostał tą kasę, a pan nie dał pracy polskiemu obywatelowi? No to jest też pytanie dość fundamentalne. Nie mam odpowiedzi jakby w 100%. Poza tym dwa, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Sprowadzamy tych migrantów na przykład
z Azji Południowej, jest ich sporo, chętni są. Się okazuje, że oni nie są tymi, za którą się podają. I co teraz prawnie robimy? Nie mamy umowy readmisji, czy my nie możemy nikogo odesłać. Oni muszą zostać, tam gdzie przyjechali. A jak tu mamy umowę readmisji, to tak nie przyjmie. Więc to są te pułapki, które no też mówię, z jednej strony kwestie demograficzne, no właśnie ten wymóg, jaki znamy, z drugiej strony tych problemów jest no, strasznie, strasznie dużo, gdzie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ale już nie chciałbym dalej zabierać głosu, bo tutaj bardzo wiele rzeczy tam wcześniej jeszcze poruszyliśmy. Teraz okazuje się, że jest na was tyłu czegoś mocno. Dla mnie troszeczkę do profesora Polskiego, bo jest przy argumentacji taką sceptyczną, to ona jest oparta o takie zdania, pod którymi też mógłby się podpisać, tylko pytanie, do czego one prowadzą, bo jasne, że polityka migracyjna na zachodzie Europy wywołuje wszystkie te problemy. Tylko był jakiś powód przez kilkadziesiąt lat, że francuscy wyborcy nie mieli wątpliwości, głosowali za nim. I że dzisiaj w tej Brukseli, która jest sparaliżowana, już nikt nie jest gotów sam sprzątać. No to nie wszyscy imigranci wyjadą z Brukseli, to zobaczymy, jak będą wyglądały kuchnie i łazienki w Brukseli. Powoli tylko doszli do takiego momentu, jak Kuwejczycy w Kuwejcie, że nikt nie słyszał, żeby Kuwejczyk sprzątał, prawda? Więc dzisiaj Belg, znaczy Flaman się może nie jest jakiś Kuwejczyk, który sprząta. Saudyjczyk sprząta, to jest inna historia oczywiście, prawda? Irańczyk też będzie sprzątał. Nie. Tak, to wiadomo, nie? Więc zwróćmy na to uwagę, że oczywiście te argumenty są, tylko te argumenty w moim przekonaniu o niczym nie przesądzają. One po prostu konstatują fakt, tak, są wątpliwości. Natomiast z jakichś powodów to przez lata się utrzymywało i dawało tym krajom bardzo dobry wzrost gospodarczy. I tak naprawdę spróbowałem na to tak głosi, że niemądre wypowiedzi kanclerz federalny wzięły się z pewnego przyzwyczajenia. Bo przyszła do niej delegacja przemysłowców, pokazała jej rachunki i powiedziała, że potrzebują 5 lat 2 miliony ludzi, głównie we wschodnich Niemczech. I ona myślała, nie doceniając różnych innych czynników, które się pojawiły, że pójdzie jak zawsze. Dodatkowo jedna jej niezręczna odpowiedź spowodowała, że ona chciała odrobić po prostu w opinii publicznej straty wizerunkowe plus przypodobać się przedsiębiorcom. No skończyło się jak się skończyło. Przecież to nie było przypadkowe jej zachowanie. Ono było reakcją na pewne rzeczy, które tam się wydarzyły. No i bardzo ważna ta kwestia Grecji i Włoch. Znaczy, jest problem, i tu ma rację premier Dani, że tam się coś stało. Na przykład nie można dojść, ale ja też się dyskutuję, ludzie, którzy naprawdę są tam na miejscu. No, dlaczego nie można rozwiązać kwestii tych, którzy przypływają na tych łódkach, tych, którzy prowadzą tą linię? No nie można zatopić, no nie można nas strzelać, no rozumiem, nie można, no można zaresztować tego, kto jest na łódce, tak? No tak, no a co z łódką? No łódkę też można zaresztować, jest w portach dużo miejsca na morzu. A nie można, no dlaczego nie można? No bo się nagle okazuje, że na południu Włoch, to jest jakiś problem strukturalny z mafią, że to jest wszystko powiązane z jakimiś interesami włoskimi. No, nie wiem jak jest w Grecji, bo Grecy tak dokładnie nie studiowałem, ale jak się o tym dowiedziałem, to tutaj praktycznie premier Dani ma rację, że po prostu może faktycznie jakiś inny sposób rozmowy, czy jakiś inny sposób ochrony granic. Ale znowu w Europie, no nikt, nie, każdy chce, żeby to chronić, nikt nie zrezygnuje z suwerenności. Więc nikt nie będzie bronił skutecznie włoskiej granicy i inne czy by chciałby się. A Włosi sami tego problemu podobno strukturalnie nie są w stanie rozwiązać. Nie znam się na tym, ale jeśli o tym dowiedziałem, to mi włosy dęba stanęły, bo to są proste pytania, które sobie zadajemy w domach. No, dlaczego te łódki ciągle przypływają, dlaczego ktoś na tym zarabia? Choćby w wymiarze etycznym, już nie mówię o innych wymiarach tego problemu. Także my w Polsce jesteśmy w specyficznej sytuacji. Ja wiem, że tego nikt nie posłucha dzisiaj. Ja sobie doskonale zdałem sprawę, że mówię rzeczy, których nikt nie posłucha. Ale powiem Państwu tak. W 2011 roku, kiedy założyłem swoją partię, na chwilę wyciągam starą swoją czapkę, której dzisiaj nie używam, powiedziałem, że 400 zł na dziecko to jest najlepsze i może być także liberalne rozwiązanie pod warunkiem reformy systemu pomocy społecznej i tam były warunki. Wtedy się wszyscy z tego śmiali. Łącznie z tymi, którzy się promują i zrobią. I chwała Bogu 500 zł na dziecko. Każdy problem musi przejść pewną barierę polityczności. Jak się stanie tak polityczny, że już o nim mówią politycy z pierwszych stron gazet, którzy nie szkodzą na nasze zebranie tutaj. Nie, wtedy
tutaj się dzieje. I tak samo będzie z migracją. Bo my możemy dzisiaj mówić, nie chcę groszku, bo zielony, nie chcę tam czegoś poza słone, bo one mi się nie podobają, bo nagle słyszę od jakiegoś wysokiego urzędnika, po prostu, że za dużo Ukraińców, tylko Ukraińcy chcą przyjeżdżać, jeśli w ogóle co. No za dużo Ukraińców, jeszcze on założą usłyszeć poważnego urzędnika, trzymajcie się Państwo stołka, upa w Polsce. No okej, okay, jak nam Ukraińcy na założyć upa, to nie przyjeżdżają. No to no, Arabów nie chcemy, bo nie wiemy, którzy to Arabi. No, chrześcijanami był problem z ściągnięciem 50 rodzin. No, no cały czas sobie wierszyku. Groszku nie chcę po zielony, czegoś tam nie chcę po zasłony i tak dalej. Ale przyjdziemy do momentu, kiedy i tak będziemy musieli jakąś politykę migracyjną prowadzić. No więc lepiej to może mówić uczciwie, że tak jest, że dzisiaj taka jest sytuacja Polski, że tak jakąś będziemy prowadzić. Już sam głosy saję, tylko dwa zdania, jeśli mogę. Nasza sytuacja jest jednak szczególna. Jest inna, dlatego że oczywiście dyskutujemy o tym bardzo dobrze, ale kwestia uchodźców nie jest w tej chwili kwestią bezpośrednią. Są państwa w Europie, które mają po prostu tych uchodźców już u siebie, coś muszą z nimi zrobić. My mamy, to jest wielka dla nas szansa, żeby sobie to poukładać w głowie, ale także przygotować pewne akty prawne, pewne procedury. To jest znowu kierunek na studiach. Dokładnie. To może być bardzo dobry job dla wielu ludzi w całej Unii Europejskiej, jeżeli się dobrze przygotuje do pracy z nimi. Mamy pewien komfort i dobrze by było nie zmarnować tego, prawda? Jak to bardzo często bywa. Dobrze, w takim razie sali Józef Moszarek. Ponieważ tutaj było bardzo dużo wątków, to ja chciałem tylko na nich się skupić i jedynie ekonomicznie, ale. Najpierw nawiązując do tego, co zostało powiedziane zanim pan Kowal przyjechał, rozumiem, że ten Dolino. No, czy nie Dolino? Obiecuję panu, że będzie moją moim kochanym dzisiaj. Szczególnie nie byłem sam w tej sytuacji. Proszę Państwa, początek tej rozmowy rozpoczął się od rozważań pańskich na temat, że problem tych uchodźców nie może być rozwiązany tu, bo najpierw jest kwestia prawna w świecie islamskim, a w szczególności najbardziej dla nas interesujący ten najbliższy, najbliższy wschód muzułmański. Teraz jest ten problem, bo rzecz, i pan bardzo mocno podkreślał, że to jest związane także z problemami, które my w Europie musimy rozwiązać. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że jak mamy coś rozwiązać, jeżeli nie ma jednej Europy? Zwróćmy uwagę na taką rzecz. Jak pan podawał różnego rodzaju liczby dotyczące nie wiem, przekonań czy mentalnych elementów muzułmanów, którzy są na przykład w Turcji, no to pan pokazał, jak ta Turcja zupełnie inaczej wygląda od biega, prawda, statystycznie do szariatu, do tego, do tamtego, do tego. No przecież wiemy, że to nie wzięło się z powietrza, tylko z Atatürka, prawda, i to, no z tym, że to się zmieni. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, dla Atatürka pewne koncepcje europejskie, oświeceniowe notabene, z grubsza, no, były atrakcyjne. Teraz mamy inną sytuację. W samej tejże Turcji stopień atrakcyjności tych oświeceniowych koncepcji jest niższy. Prawie Turcji z ideologią antykizmu. Prawda? Więc zwróćmy uwagę na to. Druga rzecz. Jak popatrzymy na powiedzmy drugą połowę XX wieku i na państwa islamskie, no to znowu zauważamy, że tak, niektóre były podwiązane pod Rosję. I tutaj na przykład socjalizm był socjalizm nacjonalny, prawda? Narodowy socjalizm. O, przepraszam, nie to chciałem powiedzieć. Socjalizm państwowo-narodowy, no, tamtejsza wersja, prawda? No to, to no tak, tylko że okazało się, że Gaddafiego, prawda, i Husseina amerykańskie.
azjatyckie czy europejskie państwa postanowiły zlikwidować, no bo już jakoś tam nie mogły tego. Więc był pewien model, prawda? Był taki model proamerykański, taki, który do feudalnej struktury dokładał kapitalizm. I to były zwłaszcza te kraje, które posiadały na przykład rok, prawda, albo inne bardzo cenne bogactwa. Prawda? I to się skończyło. Ten bipolarny świat w pewnym momencie upadł. No, nie dość, że się to skomplikowało, bo teraz jeszcze są Chińczycy, prawda? To ideologicznie Europa nie ma już nic do zaproponowania. Czy Zachód, może powiedzmy tak, prawda? Europa z Ameryką, już nie bardzo mają ideologicznie nic do zaproponowania. Mało tego, ta Europa dzisiaj, to co może mieć do zaoferowania, to jest mniej czy bardziej iluzoryczne bogactwo. Pan mówił o tym, że dyplomaci, tutaj pan się bił w piersi, zupełnie myślę niepotrzebnie, że tak, my dyplomaci też mówiliśmy o tym, jak fantastycznie jest w Unii Europejskiej, prawda? I że to, przepraszam, myślę, że wpływ dyplomatów w Indiach czy w Pakistanie, o czym pan mówił, był stosunkowo nikły. Ja myślę, że to, co widzieli na sitcomach, filmach i tak dalej, oraz opowieść, mitologia o tym, że można pojechać do takiej Francji, czy do Anglii, czy do Niemiec i tam nic nie robić i żyć świetnie, prawda? Że, no, że to może było tak. Tak nie mówiliśmy. Ja wiem, że pan tego nie mówił, ale on to widział w telewizji. Z iloma pan mógł się spotkać ludzi, prawda? Więc proszę pana, problem polega na tym, jak sądzę, że nie ma takiej sytuacji, aby dla jakiegoś potencjalnego nowego atakuta w Turcji, czy w Syrii, czy gdziekolwiek indziej, była jakaś, ja już nie mówię europejska, czyli zachodnia koncepcja, która by im dawała szansę na to, że proszę bardzo, oto my tutaj odrodzimy imperium, bo przecież Atatürk, prawda, zrozumiał, że imperium jest zmruszałe i że trzeba zbudować Turcję na nowo. Prawda? Więc przechodzimy na to, czy mamy jakąś taką propozycję? To jest jedno. A druga rzecz dotyczy tej kwestii ekonomicznej. To jest jasne i oczywiste, że także Polska będzie potrzebowała imigrantów. Zwłaszcza jeżeli się tu podniesie stopa życiowa tak, że praca będzie za droższa niż jest w tej chwili, prawda? Tyle tylko, że przecież znowu przykład Francji pokazuje, że to może nie rozwiązywać problemu ekonomicznego. Bo, przepraszam bardzo, ale po pierwsze, to on przecież kulturowo nie we wszystkich cywilizacjach jest tak, że mężczyzna ma pracować. No, ja sporą część spędziłem trochę na kilku kontynentach. Na przykład trochę inny stosunek do pracy, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej, a w Ameryce Północnej, prawda? Między południem a północą jest różnica. No w samych tych Włoszech, o których mówimy, też jest pewna różnica. Z punktu widzenia polskiego oczywiście, że potrzebujemy w miarę możliwości jak najbliższych. I oczywiście, że ci Ukraińcy, bo tych Polaków, jak pan słusznie powiedział, wcale tak dużo nie ma. Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, tak, to jest jakieś rozwiązanie. Nie słyszę, że nie jakoś. Czy ja mniej więcej pamiętam właśnie. Ja chciałem właściwie podziękować za parę tutaj uwag. Po pierwsze o tym problemie wodnym. Jest to głęboka prawda, z której jakoś, nie wiem, w Polsce mało kto sobie
zdaje sprawę, a jest, jest to istotne i to dotyczy też naszej Polski, jeśli idzie o jakieś takie długofalowe perspektywy rozwoju. Nasz bilans wodny jest no, dość marny, jest podobnie jak Maroka na przykład, a nie jak Niemiec czy Francji. I w gruncie rzeczy cała rzecz polega na tym, że znaczy problem, jeden ze źródeł problemów jest to, że przyrost naturalny jak gdyby nie bierze pod uwagę możliwości, no, jakie, jakie powiedzmy dane terytorium stwarza. Oczywiście, że powiedzmy pewna, pewien wyższy poziom technologii umożliwia bardziej racjonalne wykorzystanie, oczyszczanie ścieków i tak dalej, ale to wszystko ma swoje granice. Druga rzecz, rzeczywiście jest słuszne to, że Europa jako nie ma właściwie jak w sferze ideologicznej do zaproponowania w tej chwili prawie że nic. To, co pokazują mass media, to stwarza i powiedzmy całe to życie stwarza, jest w głębokim kontraście. U nas w Polsce są te oburzenia na te choćby spektakl teatralny, który tam będzie populacja. No i, dla islamistyka to jeszcze jest razy gorsze. Spędziłem poza tym też powiedzmy Ramazan w Bagdadzie, Ramazan w Turcji, w Bośni, w Tuzli i rzeczywiście mogłem głęboko obserwować różnice między podejściami. Powiedzmy w Bagdadzie jak jest Ramazan, to nic nie sprzedało na przykład. Mimo że stoją stragany z lodami, bo musiały stać. I wszyscy oni tam wstali, reklama kupujony i tak dalej. Potrzebny Ramazan, koniec. A ty mówisz, przecież ja jestem Europejczyk, chrześcijanin, nie obowiązuje żaden tam głos. A mówi, mnie to nic nie obchodzi, ale powiedział, że ma się pościć, to ja nie będę brał dla twojego grzechu na to i nie będę sprzedawał nic. W Turcji dokładnie inaczej. Zachowujący post, przestrzegający ściśle tych wszystkich przepisów islamskich facet częstuje się kawą i ci proponuje jedzenie. Patrzysz, a ludzie mówią. Potem powiedzmy, jak się zaczęło pytać i jaśniesz, on mówi tak, on ma podwójną zasługę. Po pierwsze nakarmi głodnego i tamto. A po drugie, on jako wierny prorok musiał podwójną pokusę przezwyciężyć, bo musiał patrzeć, jak ty jesz, a jednocześnie sam nie jadł. Więc on ma, jest podwójnie, no, ma podwójną zasługę. W Turcji kadra inżynierska w ogóle nie przestrzega żadnego Ramazanu. Tak samo czarno ci powiedzmy fizyczni, jak to obserwowałem, też się przestrzegali. Natomiast bardzo przestrzegali generalnie taka kadra średnia techników. Ci ludzie z wyższym wykształceniem w większości, w dużej większości uważam, że islam to w ogóle jest. No tak jak u nas powiedzmy lewica, to jest taka tam, no może dobra ideologia, może tam to wartościowe, ma wartości takie czy owakie, ale no, nie będziemy tego traktować poważnie, tych wszystkich postów i tak dalej. Z kolei ludzie, którzy robotnicy, to dla nich nasz stołówka pracownicza i ten jeden posiłek w ciągu dnia, który mogli dostać, to oni tak blisko byli nagradzani, więc było to taka wartość, że oni szli do tej stołówki. Natomiast właśnie średni personel techniczny to z całości jakby Ramazan nie brał obiadów. Jeśli można, ja to pan do konkluzji zmierzał, prawda? To znaczy, to jest właśnie taka rzecz, że islam ma bardzo różne oblicza i rzeczywiście słuszna jest ta uwaga, że jeśli w Europie się nie powstanie ten euroislam, to
to nie mamy co. A druga rzecz, że jednak chrześcijanie muszą bardziej być, no nie wiem, przestrzegać, no, być bardziej religijni, bez jeśli chrześcijanie będą, jeśli religijność chrześcijańska będzie tak powierzchowna, to nie będzie szanowana przez muzułmanów. Takie pytanie do pana profesora Kostkowskiego, bo tutaj zarysowany obraz pokazuje, że ta żeglówka ludzi jakby dotyczy bardzo szerokiego terenu, że to nie są tylko takie migracje, które idą w kierunku Europy, ale że w ogóle następuje duża migracja na terenie przynajmniej tych terenów Afryki i Azji. I teraz wspomniał pan, tak próbując jakby sobie taki obraz wyrysować, mając własne przemyślenia, mówił pan, że jest potrzebna pewna dyskusja na poziomie idei. Myślę, że tutaj Zbyszek właśnie jest takim inicjatorem w naszym gronie takiej dyskusji, pokazując takie radykalne różnice między Bogiem islamu i Bogiem chrześcijaństwem. Mnie się wydaje, że to jest fundament w ogóle tego, żeby próbować jakby rozwoić ten temat, żeby pokazać, jaka jest zasadnicza część, czy przemoc jest zasadniczą częścią islamu czy nie. I jeżeli jest taka wielka niespójność na terenie całego świata islamskiego, myślę, że jest to pewna szansa, żeby po prostu taka rozmowa interdyscyplinarna mogła się odbywać. Kwestia właśnie karania konwertystów, kwestia zabijania chrześcijan w państwach muzułmańskich. Jeżeli problemem jest to, że ci ludzie naprawdę nie mogą się na przykład pomieścić w Jordanii, jeżeli jest problem taki, że inne państwa azjatyckie, muzułmańskie nie są w stanie przyjmować tych ludzi i dla nich jest pewnym rozwiązaniem to, że idą do Europy, to nazywajmy rzecz po imieniu. To jest też jakby słowo do tego, co Europa powinna robić. Przede wszystkim powinna widzieć, że jest związek głęboki między islamem a tym, co się dzieje, terroryzmem. Terroryzmem islamskim. Jest bardzo mało osób, które w ogóle nazywają rzecz po imieniu, że jest to terroryzm islamski. To jest problem w ogóle głębszy, gdzie Europa po prostu podupadła na duchu i boi się pewnych rzeczy jasno wyrażać. Niestety dotyczy to też struktur Kościoła katolickiego, gdzie po prostu nie nazywa się rzeczy po imieniu. Jest wielki strach, żeby mówić, że po prostu ten terroryzm ma swoje głębokie podłoże w islamie. Nazwijmy to w ten sposób i przeanalizujmy, jeżeli po prostu rzeczywiście mamy rozwiązać problem światowy, no to właśnie podyskutujmy na temat tego koncepcji Boga, koncepcji przemocy. Czy można po prostu tutaj pewne rzeczy inaczej załatwić, ale pierwszy punkt wydaje mi się jest taki, żeby nazywać rzeczy po imieniu. To należy do Europy i z tym Europa ma problem. I ja się tutaj nie zgadzam z panem doktorem Kowalem, który jakby widzi zagrożenie duże, jeżeli chodzi o społeczność polską. Bardziej bym widział wielką korzyść, którą mamy, to co podkreślał tutaj profesor Stawrowski, żeby właśnie wykorzystać ten czas na głębokie przemyślenie, ale przemyślenie będąc aktywnym uczestnikiem takiej dysputy. My myślę jako jedyni, albo jako bardzo nieliczni jesteśmy w stanie podjąć taką rozmowę, bo jak obserwuję pewne obrazki sceny z Parlamentu Europejskiego, to mamy paru posłów, którzy nazywają rzeczy po imieniu i niestety należy do rzadkości. Więc chciałem właśnie zapytać, czy byłoby to rozwiązanie, czy pan, pytanie do pana profesora Kotkowskiego, czy widzi pan właśnie
taką możliwość rozmów? Czy to jest po prostu jakiś, jakaś możliwość nawiązania pewnego poważnego dyskursu takiego międzykulturowego? Ja myślę, że będę chciał jakby połączyć, bo panowie w jaki sposób nawiązywali do takiej jednej kwestii, raz do kwestii dialogu, tej różnorodności, która jest i co z tego my możemy zrobić. Czyli ja przede wszystkim myślę tak, że kwestie też dotyczące, co możemy zrobić w tym świecie Bliskiego Wschodu. Tak realistycznie myślę, że bardzo niewiele. Nie mamy takiej możliwości. Ja tylko chcę zwrócić na uwagę, którą pan łaska wspomnieć. To jest kwestia legitymizacji. Wspomniał pan o ruchu panarabskim, a tak naprawdę to był ruch panarabski, który nie wyszedł. Okazało się, że nawet ci Arabowie są tak mocno podzieleni. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. Upadły republiki, utrzymały się monarchie. Bo jedne i drugie mają zupełnie inną legitymację. To jest bardzo istotne, że trwałość zachowały królestwa Arabii Saudyjskiej, Maroka czy Jordanii. Natomiast upadły początkowo republiki w Egipcie, w Libii, no, w Syrii upada, no, w Iraku to jest też... To raczej dyktatury, nie republiki. No nie, ale w sensie, że nie były to monarchie, bo jest inna legitymacja. Proszę pamiętać, że kwestia legitymacji tu odgrywa ogromną rolę. Ten król, najczęściej jego pochodzenie, genealogia sięga czasu proroka Mahometa, prawda? No, czy to prawda? Ale w sensie mówię jakby legitymacji takiej genealogicznej i tak dalej, prawda? Więc to nie jest takie proste, bo my nie jesteśmy w stanie jakby narzucić króla z legitymacją. Będziemy mieć zawsze problem legitymizacji. Tutaj Europa nie bardzo cokolwiek może zrobić, prawda? To jest taka jedna rzecz. Udało się to, tak naprawdę w historii, mam wrażenie, skutecznie poza Europą, w jednym tylko miejscu, w Japonii. Ale tam zatrudniono naprawdę antropologów, którzy jednak doszli do wniosku, że nie warto cesarza karać, by zostawić tego cesarza, bo ten cesarz jednak pełni bardzo istotną rolę. I w Japonii to się udało, ale mam wrażenie, że to jest takie poza Europą, nie mówię teraz o Europie, ale poza Europą Japonia była jedynym takim miejscem, gdzie ten ogromny eksperyment kulturowy zainicjowany przez Amerykanów rzeczywiście się udał. Gdzie indziej było to mniej możliwe, może częściowo w Iranie w 1953 roku. To jest taki drugi przypadek. Tak, nie chcę jakby rozwijać może. Więc to jest taka jedna rzecz. Druga kwestia, no właśnie, ja tylko podam, no oczywiście, że są to dość duże różnice, jeśli chodzi o Turcję. Ta rzecz jest bardzo skomplikowana, mówiąc szczerze. Bo z drugiej strony proszę pamiętać, znowu, czy użyć brutalnych słów ludobójstwo i tak dalej, no ale to jednak w Turcji doszło do gigantycznego pogromu. To nie tylko Ormian, to w ogóle chrześcijan, bo tam byli Asyryjczycy. My do końca nie wiemy, ile osób zginęło, prawda? Więc jakby to był jeden z tych fundujących elementów, gdzie powstała Republika Turecka. Oczywiście Atatürk, miał jakby jednoznaczne zdanie o islamie, tylko najczęściej mówił o takim bardzo specyficznym islamie. Natomiast jako żywo, no dzisiaj AKP, czyli partia rządząca, odwołuje się do klasycznego islamu. To jest islam jak najbardziej taki klasyczny. Proszę zwrócić uwagę, ta świecka armia, pan wspomniał o tych urzędnikach wysokich i tak dalej, kładzie uszy po sobie, akceptuje to wszystko. Więc jest proces może skomplikowany, może trudny, ale reislamizacji. Z drugiej strony, jest jednak bardzo silna klasa średnia. Ja przyznam, że dość często pytam moich studentów, mam dość dużo studentów z Turcji, to w różnych miejscach, to są absolutnie ludzie należący do klasy średniej, którzy odrzucają ten klasyczny islam, bo oni są wychowani jeszcze w tym nurcie Atatürka. Także my nie wiemy, jak to się skończy. Tak naprawdę koniec rządem temu, żeby jednak powiedział, jak to wygląda. Ja myślę, że Erdoğan akurat odniesie jednak dość duży sukces i będzie w stanie zneutralizować armię, która jakby no nie jest taka sama jak jeszcze 20 lat temu. To się zmieniło w Turcji dość mocno. Natomiast co do kwestii takiego dialogu, ja myślę tak, to jest, my niewielką mamy szansę jako nie muzułmanie
zainicjować tego typu rzecz. No nie bardzo, znowu nie mamy legitymacji tutaj. Natomiast ja przyznam, że... Terroryzm, przepraszam. Proszę? Terroryzm jako punkt wyjścia. Już mówię, właśnie nawiązuję do tego. Przede wszystkim naturalnie, że dla tych muzułmanów radykalnych jakiekolwiek mówienie tam o demokracji, feminizm, są jakieś śmieszne rzeczy. Patrzy i mówi, panie, co pan wygadujesz? I zacytuję tutaj Kopta, a więc znowu chrześcijan egipski, którzy są, mówią po arabsku, żyją w kraju arabskim, znają go. Jeden z nich, Raymond Ibrahim, powiada. Mówi, no w Europie kompletnie nie rozumieją, że tego typu argumenty są bezwartościowe, nikt ich nie kupi po prostu. A on mówi tak, tylko teocentryczna prawda jednej religii może zastąpić prawdę innej. Na to można zadowolić. Nie ma innej możliwości. Reszta argumentów do tych ludzi nie trafia. Nie ma sensu po prostu tych argumentów nawet używać. Powiecie Państwo, no tak, oni jakby nie dojrzeli do tych argumentów, to jest niemożliwe. I teraz druga rzecz. No nie chcę wchodzić tam w podział. Rzeczywiście, jak się popatrzy na tą tradycję muzułmańską, jest tak zwana tradycja medyneńska i tradycja mekkańska. Jedni mówią, że tej mekkańskiej, tej bardziej liberalnej, tej, która mówi o dialogu, inni mówią, że tej medyneńskiej, która jest dość trwała, ta, która pokazuje te elementy bardzo, bardzo trwałe. To są te dwie, mekkańska i medyneńska tradycja islamu. W zależności do której się odpowiemy, no to taką mamy interpretację. Ja sądzę, że teraz tak, ja bym na miejscu Francuzów, no jednak zebrał wszystkich imamów meczetów i powiedział, panowie, no inaczej będzie mieć wolno. Naszym obowiązkiem jest odwołanie się do tego, musicie wypracować taką formułę, która nam umożliwi funkcjonowanie w miarę pokojowe społeczności muzułmańskiej i niemuzułmańskiej. Ale to jest wasze zadanie, wy musicie to zrobić. Tą rzecz chce zrobić prezydent Egiptu, Al-Sisi. Proszę pamiętać, że ten człowiek spotkał się z wielkimi imamami w najbardziej czcigodnym miejscu islamu sunnickiego, w Uniwersytecie Al-Azhar w Egipcie. I on powiedział tak, słuchajcie, islam w tej chwili no, robi się nam przeklętą religią. Jeśli wy nie dokonacie zmiany interpretacji tego wszystkiego, pozabijamy się nawzajem. To jest wasz obowiązek. No, co teraz oni zrobią, no, tego nie wiemy. W każdym razie, to była wielka rzecz, wielkie spotkanie z wszystkimi uczonymi w piśmie imamami, który powiedział, macie to uczynić. Ale Sisi nie ma legitymacji, mówiąc szczerze. To nie jest człowiek poważany i przyznam, rozmawiałem z wieloma muzułmanami z różnych części świata, którzy nie wierzą, że on do tego doprowadzi, jakby zmusił mędrców w piśmie do tej interpretacji. Natomiast w Europie proszę jednak pamiętać, że najczęściej, jak funkcjonował taki islam polityczny. Oczywiście można powoływać się na takie pisma czy inne, ale w Imperium Osmańskim kalif czy też sułtan wzywał, to ta sama osoba była, wzywał muftiego i mówił, powie, ja tak to widzę, więc musisz uczynić to i to, no bo jakby nie ma papieża przez muzułmańskiego, nie ma czegoś takiego. Więc tak naprawdę tą kwestię należało przepracować i rozwiązać w jakiś sposób. Tak to widzę w Europie. Czy będą skłonni do tego Francuzi na dłuższą metę? No nie mam pojęcia, nie wiem. Ja uważam, że tak bym zrobił. Po prostu wziąłbym ich wszystkich. To samo było w Wielkiej Brytanii. Jest to możliwe. Proszę pamiętać, te meczety były zostawione same sobie. Co tam ludzie wygadywali w tych meczetach? Przecież nawet Brytyjczycy tego nie rozumieli. Oni mówili w języku urdu. No, wie pan co? To jest taki problem, to jest kwestia języka. Ja powiadam tak, no chłopie, jak ty możesz mówić, zrozumieć, co oni mówią, jak ty języka nie znasz, jak nie nauczyłeś się tego języka. Chyba, kiedy w języku angielskim pisze pan takie sformułowanie Komitet do Spraw Obrony Praw Człowieka, tak? Human Rights Protection, prawda? No ale w urdu pisze zupełnie co innego, to jest Komitet Obrony Szariata. Wie pan, jakby w zależności od języka zupełnie co innego się mówi. Więc, no jakby najpierw trzeba mieć wiedzę, co to jest. Natomiast sądzę, że jest to możliwe również w Wielkiej Brytanii. Jakby no, takie po prostu great mam assembly. Ale pierwszy krok rzeczywiście może należeć do polityków europejskich,
Czy oni się zdecydują, czy znowu będą mówić po prostu takie ogólne sformułowania o tym, że jesteśmy jednym narodem, nie patrzymy na etnię, nie patrzymy na religię, republika, czy Wielka Brytania szanuje wszystko. Bo jeśli tak się skończy, to oczywiście ci najbardziej radykalni, no to zupełnie jakby tym się nie zajmą. Natomiast uważam, że tutaj jest rola, tak jak powiedziałem, rozsądnych polityków, którzy doprowadzą do tego, aby ci, którzy są decydentami, mieli na to wpływ. Ja tylko podam, to dotyczy znowu sunnickiego islamu, bo w szyickim islamie, jeśli popatrzymy na ten szyicki islam, który ma ogromny wpływ na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, tam jest struktura, która mniej więcej przypomina episkopat. Tam są wręcz, powiedzmy, jest Ayatollah, jest Hodżet Teresa, to po kolei i tak dalej, prawda? To przypomina wbrew pozorom strukturę kościoła rzymskokatolickiego. Tak to istnieje. Tam jest łatwiej. Tam po prostu można narzucić pewną interpretację, dogadując się z tą hierarchią, która nazywa się ruchem i ja, i istotnie tak samo skonstruowany przy duchowieństwie. Jeśli to się już wie, myślę, że jest to do zrobienia. I teraz, to co powiedział były imam, profesor Hasbijewicz, polski muzułmanin, on mówi, jak nie zrobimy tego, to będzie katastrofa. To mówi polscy muzułmanin, polscy tatarzy. Więc ja bym zręcznie tak to zaprowadził. W taki właśnie sposób. Proszę mi wierzyć, w tym małym gronie powiem tak. Jak kompania wschodnioindyjska, zarówno holenderska, jak i brytyjska, budowała swoją potęgę, to co zrobił? Zatrudnili orientalistów, którzy najpierw sprawdzili, co należy zrobić i na jakie grupy religijne należy wpływać, aby skonstruować i zbudować swoją władzę. To się udało i Holendrom, i Brytyjczykom. Oni wiedzieli, z kim należy rozmawiać i jak doprowadzić do zwycięstwa. W tym czasie, no zresztą podobnie Francuzi. Wszyscy wiedzieli, no, mieli tą świadomość. Jeżeli teraz tego w Europie poszczególne rządy nie zrobią, no to, to będzie bomba za bombą. No bo tak jak mówię, nawet jeżeli 2%, 3% to są radykałowie, to liczba bezwzględna to jest ogromna, no to za mnie. Ale wielkie przepracowanie myślowe tu jest absolutnie konieczne. No, podaję przykłady, jak to należałoby zrobić. No, jakby mamy gotowca pewnego rodzaju, nawet z pomocą polskich muzułmanów. Co to ma być? Nie. No, teraz zależy od pewnej odwagi. To jest długi proces, to może trwać, no, to jest strasznie długo. Ale znowu precedensy nie miały miejsca w historii. Mamy ich sporo. Znaczy, znamy, wiemy jak to było. Jakaś recepta jest? Proszę bardzo. Zdecydowanie nie jest pan. Znaczy, w Polsce muzułmanie zdaje się, że co biorą już konkurencję silniejszą. No jest, no tak. No, w Polsce jest około 30 tysięcy, z tego Tatarów jest no mniej niż 5. Nie, no to tam jest też podział. Polska Liga jest przeciwko niemieckiego. No tak, Złotopuści zresztą. Głosi się na czas, tak? Ja też to jest kłopot. Ja myślę tylko, że dwie rzeczy, że w tym przykładzie polskim się dwie rzeczy nie pomieszały. Czyli nie miał takiego poczucia, że musimy zapraszać muzułmanów. Że jesteśmy w takiej specyficznej sytuacji, że nie musimy. Ale nie uspokoił jeszcze nikt w taki sposób, że nikogo nie musimy zapraszać. I te moje teza brzmi taka, że jak w żadnej sprawie, czyli tak, że jak w żadnej sprawie mamy po prostu ogromny pole gry. Począwszy tego, żeby zaproponować, bo jakby ten poziom dyskusji, który pan zaproponował, znaczy z tym by się nie dało wyjść w Europie, bo to po prostu z tego no, to trzeba zrobić. Nie? Ale już jak to uszczegółowimy, czy pokazać jakąś drogę negocjacyjną, no to jest jakiś plan. Jeżeli do tego dodać jeszcze kilka elementów politycznych, to już jest jakiś plan. Dlaczego Polska z tym nie występuje? Na tym można dzisiaj jako Unii Europejskiej tylko ubrać. Nawet za to, że się napisze trzy kartki i zrobi jedną konferencję, bo dzisiaj inni mają zajęte ręce czym innym. Natomiast w polskich warunkach myślę, że trzeba odważnie oddzielać i mówić o tym, że i tak musimy prowadzić politykę imigracyjną. Ja bym no to na końcu tak powiedział, i tak musimy prowadzić jakąś politykę imigracyjną. I tak musimy to jej zapraszać. Przypomina mi się anegdota, kiedy członkini rządu w latach 2005-2007 proponowała, żeby zbudować w Polsce takie duże obozy, zbudować wokół nich mur i żeby przywozić, bo już rozumiała, że migrantów potrzeba,
przywozić ich samolotami na 3-4 miesięczne turnusy, nie wypuszczać z tego muru i potem odwozić, czy postawić taki program. No to będzie taki program obozów pracy. Nie? Więc, ale to kierunki nie już od dawna, że i on i najlepiej przewozić właśnie jak najdalej, czyli tam gdzieś z południowo wschodniej Azji, gdzie się da. Żeby oni pracowali, nie mieli prawa opuszczenia, czyli jakby żeby to zrobić poza całym systemem azylowym, uchodźczym i migracyjnym. No więc to już wtedy kierunkowało, chociaż w formie absolutnie karykaturalnej. Natomiast dzisiaj myślę, że po prostu trzeba o czym mówić odważnie. Chyba, że znajdą się trzy ekonomiści, ja nie jestem ekonomistą, którzy pokażą, że tego nie musimy robić. Wskażą na Koreę Południową i Japonię. Prawda? A jest zamknięty, czy wiarygodnie to pokażą. I możemy sobie powiedzieć, być może, że nie musimy tego robić. Ale jeśli nie ma takiej wiarygodnej ilustracji w warunkach polskich, przy całej Europie, no to trzeba być odważnie mówić, że ktoś do nas w końcu musi przyjechać. I że to jest tak, że im dłużej tego nie prowadzimy, tym dla nas gorzej, bo młodzi, mobilni Ukraińcy, Białorusini wyjechali w większości na zachód. Polska nie jest dla nich super atrakcyjna. Dzisiaj mamy bardzo dobrą konstelację, ze względu na zubożenie i niskie ceny relatywnie za naukę w Polsce, no ale tutaj też. Ja na przykład uważam, że część moich kolegów ze środowiska prawicowych powinna docenić przynajmniej fakt, że kilka ośrodków miejskich dzięki przyjazdom Ukraińców ma wyższą szkołę. No na przykład bierzemy nasz Rzeszów, ale bierzemy Sokołę Beskidzką, ale bierzemy Chełm, bierzemy Przemyśl. To są dzisiaj jedyne instytucje, takie powiedzmy, jedne z niewielu instytucji, a w przypadku Chełma chyba jedyna instytucja kultury w mieście, taka na poważną skalę. Czyli żeby choćby na to zwrócić uwagę i pokazać Polakom, że to jest, no, według obliczeń taki Ukrainiec młody zostawia, jeżeli to jest mała miejscowość, płaci za pobyt, za miejsce spania kilkaset złotych minimum i jeszcze około 1000 zostało w tej miejscowości miesięcznie, nie licząc pracy profesora i doktorów i administracji szkolnej i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby chociaż w tym minimalnym zakresie pokazywać, że to też ma plusy. I ja się tego obawiam. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem, szczególnie, że też sam się nie znam na islamie. Uważam, że do tego mamy tylko ludzi, którzy rozumieją się dobrze na islamie, ale ja nie jestem zwolennikiem, bo myślę, że to przywożenie tutaj muzułmanów. Tylko jestem zwolennikiem zrobienia czegoś. Bo jak widzę, że myśmy przez 25 lat nie zrobili i nie widzę żadnej recepty. I jeszcze teraz się ludzi kupuje, że po prostu tak źle i tak niedobrze, i tak niedobrze, i tak niedobrze, no poczekajmy, no może coś się samo wydarzy. Nic się samo tutaj nie wydarzy. Tyle chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję. Rozmówca, jak zwykle, tylko dotknęliśmy tematu, ale problem jest ważny. Myślę, że przede wszystkim trzeba rozmawiać także po to, żeby nowe wątki, nowe wymiary tego problemu odkrywać. Bo on jest dotkliwy. Ja myślę, że wiemy, że przydaliby nam się tutaj migranci w Polsce, ale wiemy również, nie tylko po tej rozmowie, że lepiej, żeby to nie byli muzułmanie, którzy poważnie traktują zapisy Koranu, zwłaszcza z okresu badyńskiego. Bardzo dziękuję. Jeszcze dwie informacje takie na przyszłość. Otóż we czwartek i piątek w Instytucie rozpoczynamy cykl polsko-włoski, wędrówki włoskie. Będą wykłady na temat kontaktów kulturowych, ale przede wszystkim polskich i włoskich. We czwartek 26 od 16 do 19 będą dwa wykłady doktora Józefa Ruszara i profesora Aleksandra Subdeja. I te wykłady będą co tydzień, we czwartek, w piątek. Bardzo serdecznie zapraszam. I zapraszam również w przyszły poniedziałek na kolejne spotkanie z cyklu Poniedziałki z Kirchnerem. Profesor Karol Fernowski będzie miał wykład pod tytułem Wolność i wartości. Dziękuję bardzo.